Ten utwór będzie takim podsumowaniem mojej twórczości w drugim tomiku poezji Barda Elmenora, ponieważ opisuje on też w końcu jakieś moje dokonania. Nie było ich dużo w trakcie mojej twórczości, w moich tomikach poezji, natomiast od czasu do czasu jakieś się pojawiały i tym razem chciałbym was zainspirować, chciałbym wam przedstawić właśnie poemat o mnie. Nazwałem go w prosty sposób, po prostu Bart Elmenor. Pokonaliśmy wroga, lecz ponownie na naszych twarzach pojawia się trwoga, bo portal tajemniczy swe oddrzwia otwiera i kolejny okręt macko ludzi tu do nas dociera. Szczęśliwie jestem skupiony, nieważne jak przerażony. Magię kumuluje i wnet wrogi okręt blokuje. Potężne zaklęcie wychodzi z mego ciała i dociera do otchłani wielkiego portalu bez mała. Portal zdaje się zmniejszać i nasze bezpieczeństwo zwiększać. W końcu wrogi okręt niknie w magii kręgu, który domykając się pozbawia nas swego wdzięku. Wszyscy w szoku patrzą na moją skromną postać. Powinienem teraz ja bohaterem Easter zostać? Nie. Ja nie potrzebuję sławy potężnego maga. Ino barda sławnego. Mówię serio. Powaga. To witamy na kolejnej sesji DDD, naszej dzielnej drużyny debili. Ostatnio zrobili sobie długi odpoczynek w końcu po ostrych wojażach przed miastem, w górach, w mieście, wszędzie po kolei. I tak, większość naszej drużyny śpi w swoich pokojach. Zgaduję, że pewnie Mordegarsu może nawet gdzieś w pracowni przysnął, zamiast wracać się do pokoju. Ila śpi przygnieciona słodźwiedziem. Elmenor gdzieś tam sobie większość nocy czytał po prostu tomik poezji o nekromantach. Tyle, ile mógł oczywiście. Wiadomo, że Elmenor nie śpi, ale jednak coś tam musi pomedytować, trochę odpocząć. Emma gdzieś tam kończyła strugać z drewna to, co planowała. Resztę nocy też spała. A Petro udał się do domu Triny, gdzie razem z nią po prostu odpoczywali po tym, co w sumie ich obu spotkało. I budzicie się. Już jest w sumie dosyć późny taki ranek, prawie że gdzieś tam dochodzi, gdzieś południe, bo byliście bardzo zmęczeni, bardzo ranni niektórzy, niektórzy mało ranni. I nasza drużyna zbiera się gdzieś w salonie, w kuchni może. Szykujecie sobie jakieś prowizoryczne śniadanie i nic się więcej nie dzieje, więc siedzicie sobie i oglądacie. Dochodzą do was też, dochodzi do was też na pewno Orani w międzyczasie. Zjada razem z wami posiłek i pewnie po jakimś czasie gdzieś z Mordegardem się ulotnią, żeby porozmawiać chwilę. Tak, na dół do pracowni, tam są schody, a potem są takie grube drzwi, a potem są grube mury, więc to będzie dobre miejsce. Na pewno kto te drzwi tam wstawił. Do pracowni zawsze tam były. Mordegard ich nie rozwalił, wbrew różnym tym. Są trochę niektóre ściany osmalone, ale drzwi stoją. Na pewno jest tam bezpieczniej rozmawiać na osobności niż w jakimkolwiek innym pomieszczeniu w tym domu, więc tak. No, to jest bardzo dobre miejsce. A reszta w tym czasie coś planuje robić? Ila, jak to jest drugi dzień, po śniadanku sobie wyjdzie z sowodźwiedziem, pójdą sobie na mury i będą sobie ćwiczyć latanie. Znaczy, Ila tu będzie sobie tak podlatywać i zachęcać sowodźwiedzia, żeby ćwiczył jak najdłuższe spalanie w jego wypadku. Jego, wiesz, no to zlatywanie takie, coraz dłużej. I to będzie zajęcie Ili na najbliższą godzinę, zanim się panie zmęczy wracaniem na te mury i lataniem. No i jej zdolność się nie rozmyje i już nie będzie mogła latać tego dnia. Nie robi nic pożytecznego, oprócz tego. Wychodząc na pewno zauważasz, że po mieście krąży dużo osób, próbują gdzieś oczyścić drogi, trochę gdzieś, może nie tyle co odbudować mury, ale już powoli gdzieś tam zaczynają coś z nimi działać, żeby jak najszybciej tutaj wszystko zatkać. Wczoraj było to robione na prowizorycznie, teraz starają się trochę to umocnić. I na pewno widzisz dużo patroli gdzieś na murach i na początku tak patrzyli na ciebie dosyć dziwnie,
W końcu machnęli ręką na to, co tam robisz i zajęli się swoimi sprawami. Emma. Emma pójdzie na miasto. Pierwsze, co spróbuję gdzieś uzupełnić zapas bełtów, bo mocno się skurczył. I będzie szukała na pewno jakiegoś kawałka ładnego materiału. I może, w sensie no nie musi być nawet, w sensie, no, bo wątpię, żeby jakieś sklepy cokolwiek działało. Po prostu szukam ładnego kawałka materiału niezniszczonego, nieważne z jakiego źródła. Mogę pójść nawet do tego, do burmistrza, do domu nawet, po prostu. I poszuka tego papieru do listów, tak? Ładnego papieru do listów i koperty. Myślę, że trochę może ci to zająć. Oczywiście, ale no, mam cały dzień, więc... Dokładnie, ale patrząc na to po prostu, że wszystko tu jest rozwalone, niektóre domy są otwarte na oścież, nikt tam teraz nie siedzi, to możesz sobie wejść. Znaczy, nie, domyślam się, że Emma po prostu pójdzie do domu burmistrza i tam zacznie się szkować, bo najbardziej prawdopodobne, że większość rzeczy tam znajdzie. Pewnie tak będzie, a jak nie, to może któryś ze służących ci pomoże, więc... Elmenor. Elmenor sobie wstanie, faktycznie zaliczy to prowizoryczne śniadanie, a... On się chyba nic takiego nie będzie szczególnego robił, on raczej po prostu gdzieś tam sobie przygotowuje rzeczy, no bo on wie, że będzie go czekać wyjazd niedługo, no bo trzeba zawieźć tomik poezji gotowy praktycznie do kolegium, tam dać do publikacji, tak? Więc on zacznie raczej sobie po prostu krzątać się tam u siebie w pokoju, posprząta sobie, przygotuje rzeczy do drogi, a potem po prostu wybierze się na długi, długi spacer. Gdzieś tam, jeżeli ktoś będzie chciał się z nim się przejść, no to pójdzie z kimś tak jak sam, no to sam. I będzie szukał jakiejś weny być może w miasteczku, o czym mógłby tu jeszcze ciekawego coś napisać. Myślę, że po drodze możesz gdzieś zobaczyć na murach Ile, która ze Sowodźwiedzią po prostu sobie zlatuje i wchodzi z powrotem gdzieś tam z daleka. Gdzieś tam pewnie mignie ci Emma między budynkami, ale zaraz zniknie ci z oczu, bo ona raczej śmiga po prostu tam między tymi ulicami. No, tak to wiadomo. Standardowo widzisz wszystkich... mieszkańców, których gdzieś tam kojarzysz już z wyglądu na pewno, bo przez rok czasu mieszkacie ponad, więc myślę, że większość da radę zapamiętać, nie licząc tych, którzy są najnowsi. No i widzisz na pewno też, że oni starają się tutaj zrobić jako taki porządek, tak samo jak Ila wcześniej. Atro. No jak się obudzimy z Triną? Pewnie trochę pogadamy sobie jeszcze w łóżku o jakichś pierdołach. Może opowiem jej jakieś śmieszne sytuacje, co tam się działy. Ile Mordegard razy się ten żwir prosto z prosto z kolebki jadł. Jakieś tam inne dziwne rzeczy, co się działy. Jakieś lata. O Tinach też jej mówisz? Tak, o dupcących się Tinach jak najbardziej. O znikającym Elmenorze z własnej i niewłasnej woli. Te sprawy opowiadam jej, które się dobrze zakończyły. Te traumatyczne pomijam. Póki co, jak na przykład to, że praktycznie im się udało porwać Emmę i Ile, to na razie zostawiam na później. No i w sumie też zahaczam pod koniec temat ogarniania miasta. Czy czuję się na sile i tak dalej, że deklaruję, że mogę jak najbardziej pomóc. Jak trzeba się zająć jakąś częścią miasta, to chętnie tam pójdę podyrygować ludźmi, pomagać. Ewentualnie zająć się najpierw karczmą albo tymi ludźmi, co właśnie znaleźć jakiś kąt tym ludziom, co przyszli z nami z gór. Bo tam była dwójka na pewno, jakiś cywili, trójka czy dwójka gnomów. Część ludzi na pewno też nie ma konta, bo im chaty zawaliło. Spokojnie, część ludzi umarła, więc jest ten kąt. A no, spoko, tak. Coś się znajdzie. Chociaż... Po czym mi się przypomina coś ważnego. I
Jak tylko zajrzę do tam, nie wiem, do karczmy czy coś, już wyjdę po tam, nie wiem, co tam Trina będzie robić. Nieważne w sumie, i tak bym chciał zajrzeć do karczmy i zobaczyć, jak, w jakim stanie są ci ludzie, których przyprowadziliśmy, te osoby w sumie, bo to nie wszyscy ludzie, tam z lasu, z gór. Co tam Orion planuje, to też chcę potem poszukać Almenora, bo miał tą listę osób, którzy byli przeznaczeni na łupieżców. I chcę po prostu z nim ten temat obgadać i sprawdzić, czy nie kręcą się wokół nas w mieście potencjalni łupieżcy umysłu jeszcze. Trina na pewno ci mówi, że ona tam jakoś sobie poradzi, nawet jak sama nie będzie typowo gdzieś tam dużo działać, to chociaż zaprowadzi jakiś porządek w mieście, więc zawsze będzie im łatwiej działać. I rozstajecie się gdzieś tam po prostu przed jej domem, ty idziesz w stronę karczmy, ona idzie gdzieś tam w stronę strażnicy, w stronę strażników też na murach, żeby z nimi porozmawiać. Jak idziesz do karczmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to jest, że no raczej większość jest w miarę dobrym stanie. Wiadomo, to jest trochę zadrapań, jakieś trochę mniejszych ran, ale w gruncie rzeczy się trzymają całkiem nieźle. Jeśli były jakieś osoby, które były jakoś poważnie ranne, to zostały po prostu przeniesione do świątyni, gdzie po prostu akolici się nimi zajęli. Więc tutaj dostaliśmy tą informację. No i później jak chcesz tam się rozejrzeć, poszukać ewentualnie Almenora, bo widzisz, że nie ma go w domu. Widzisz, do domu nie ma go, ale w domu jest... ktoś jest? Nie ma w sumie chyba nikogo. Ewentualnie Ila mogła zdążyć już wrócić z Sowodźwiedziem do domu, więc ją widzisz. Bo Mordegard był zajęty, nie wiem, czy zdążył wyjść z mowy, że tak powiem. I przejdziemy później dalej do tego, co będziesz robić. Mordegardzie, schodzicie do twojej pracowni w piwnicy z Orali. Ona na pewno od razu, jak tam schodzicie, to widzisz, zaczyna się oglądać tym wszystkim twoim przyrządom, które tutaj masz, i widzisz, że jej się oczy trochę błyszczą na niektóre elementy tego wystroju, i na pewno tak się przygląda. I jeśli masz jak, właśnie Rosamundę, jak twoja, co swoją Rosamundą, czy ona już jest, czy... Ona już jest tak w 3/4, jest taki zawieszone, wiesz, słuchaj, ja mam pod ścianą takie druty, ona, większość już tej konstrukcji wisi, ale głowa jest otwarta i widocznie, znaczy widać, że jest tam zrobione miejsce na coś, to coś jeszcze nie jest zamontowane. A więc widzisz, że ona tam podchodzi do jeszcze nie jest do końca zbudowanej Rosamundy i delikatnie coś tam poprawia, pokazując ci, że w sumie tutaj fajnie można czasami coś zrobić lepiej, nie? Nie, że zrobiłeś coś źle, tylko po prostu można robić lepiej. Słucham, to jest moja mentorka, więc jej uwagi są dla mnie cenne. I po takim, no? No, przypuszczam, że pokażę jej też to. Mam taki, powiedzmy, kącik pseudoalchemiczny. Te wszystkie moje ambicje, które zakończyły się różnie, bo alchemia, że tak powiem, jestem entuzjastyczny, natomiast nie do końca kompetentny. Myślę, że tam to się jej też spodoba. Zdecydowanie podoba jej się to, co jej pokazujesz. Widzisz też, że od razu chcę jakby wypróbować częściowo, wiadomo, że nie zrobię od razu eliksiru, tylko po prostu sobie sprawdzę, jak to wszystko funkcjonuje. I w międzyczasie też zaczyna gdzieś tam rozmowę i pyta się cię, powiedz mi, Mordegardzie, bo w sumie już długo żeśmy się nie widzieli. Widzę, że sobie całkiem nieźle radzisz. Jak trafiłeś na swoich towarzyszy? No, w drodze w sumie, no. Wszystkich poznałem w drodze w jeden sposób albo w inny, ale powiedz mi, co ty robiłaś? Myślałam, że ojciec cię nie wypuści. Trochę nie miałam wyjścia, bo w sumie jest chyba coś, o czym wypadałoby w końcu cię poinformować.
Na przerywa gdzieś tam swoją pracę i spogląda w twoją stronę. Co prawda patrzy troszeczkę do góry, bo jesteś mimo wszystko wyższy od niej. Ona jest tylko gnomem. Na pewno gdzieś to cię musiało trochę dręczyć przez twoje życie. Szczególnie, że starałam się ciebie naprowadzić na to, kim jesteś. Wiem, że... Tak. Tak, wiem. Mój ojciec nie do końca się z tym zgadzał i wiem, że musiałaś go słuchać, jak długo byłaś w sumie pod opieką naszego klanu. Grungir nigdy nie miał... dawanie komuś wyboru to jakby nie był jego modus operandi, nie? Zdecydowanie nie. No i właśnie o tym chciałam porozmawiać, bo wyboru też nie dał twojej matce, której w sumie nie miałeś za bardzo okazji poznać i raczej jej nie pamiętasz? Nie pamiętam. Wiem, już nie pamiętam, kto mi powiedział, że opuściła nas, kiedy miałem 3 lata. To bardzo naciągane stwierdzenie. No, widzisz, zaczyna unikać trochę gdzieś twojego wzroku i trochę gdzieś tak biega oczami po całym tym pomieszczeniu. Gdyż no... To, że zniknęła, to tak, to jest prawda. Ale czy ciebie opuściła, to ciężko to tak nazwać. Raczej po prostu musiała w pewnym sensie opuścić waszą rodzinę. No, może od początku zacznę? Bo wiesz, jak trafiła do nas, to Grungir był nią zauroczony i to bardzo. A on jak coś chce, to wiadomo, że w końcu to dostaje, nieważne jakim kosztem. Ale tym razem udało mu się to zrobić polubownie. I ona też się nim zauroczyła. Jednak no, to nie do końca trwało dosyć długo, więc zaraz po twoich narodzinach to zmienił się. W stosunku do niej nie do opisania. Byłam trochę jej taką powierniczką, prawie że przyjaciółką, można powiedzieć, przez jakiś czas. I wiem, że zdarzało się Grungirowi być agresywnym w stosunku do niej i no, raczej starał się ją podporządkować sobie w każdym stopniu, w każdym calu i bardzo ją przy tym, że tak powiem, no to nie oszczędzał jej w ogóle. Wiesz, jak to czasem bywa. Was też nie oszczędzał, z tego co pamiętam. Nikogo nie oszczędzał. Zawsze musiało być tak, jak on chciał. No i miał zawsze ciężką rękę, dlatego pomimo swojego młodzieńczego wieku szwendam się z tymi moimi, wiesz, z tą kompanią, gdzie się da. Wiesz, ktoś mi powiedział, że matka odeszła i miałem taki pomysł, że może gdzieś ją znajdę, tu gdzieś na drogach, gdzieś na szlakach. To była taka moja motywacja. No pierwsze oczywiście chciałem trzymać się z daleka od ojca, bo myśmy się nigdy nie dogadywali, a siniaki stawały się już trochę, wiesz, no... mało ciekawe, za którymś kolejnym razem. Zbyt męczące. Tak, passé. Czasami chyba władza za bardzo wszystkim uderza do głowy. Szczególnie krasnoludom. Nie to, żeby cię obrażała. Nie wiem, gnomom, orkom, chyba każdemu, wiesz? Ale cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać swobodnie. Jak się mną opiekowałaś, to byłaś bardzo... powściągliwa, powiedziałbym. Nie chciałam powiedzieć czegoś za dużo w tamtym czasie i starałam się po prostu przekazać ci swoją wiedzę, żebyś mógł poradzić sobie w przyszłości. I on tak, wiesz, nie wiem, tak cię przytula delikatnie, bo nie chce cię stłamsić. I mówi, dzięki. Wiesz, to mi chyba, nie wiem, uratowało rozum. Kiedy siedziałem pod ziemią.
też cały czas myślałam o nowych rzeczach, które mogę zrobić, które mogę zmienić. A ty mi, nie wiem, ty mi w ogóle pokazałaś, że to jest możliwe, więc dzięki. Pewnie gdybyśmy mieli swobodną rękę, to ta kolonia dużo lepiej by funkcjonowała niż funkcjonuje pewnie do dzisiaj. No ale wiesz, no ja jestem ewidentnie niedouczonym Bengartem z głupimi pomysłami, więc... Wracając, dokończę może. Po prawie 3 latach uznała, że ma już dość i z tego co wiem planowała ucieczkę. Starała się nikomu o tym nie mówić, nawet ja na początku nie wiedziałam. I chciała cię zabrać ze sobą. Ale jakimś cudem się to wydało i Grunger się o tym dowiedział. Pewnie przez jednego ze swoich jakichś zaufanych krasnoludów, którzy dla niego szpiegowali i widzieli za niego wiele innych rzeczy, których on nie był w stanie zobaczyć. Więc w ramach zemsty na twojej matce to uznał, że zamknie ją w głębi kolonii, w lochach i tak ją przez długi czas więził. Więc to były straszne lata. Lata? I no, czasami się do niej wykradałam, żeby jakoś jej chociaż trochę pomóc. I w końcu udało nam się znaleźć możliwość, która była jedyną nicią, jedyną nadzieją, którą żeśmy znalazły. I pomogła mi stamtąd uciec. Nie miałyśmy jak kogokolwiek ze sobą zabrać. To by było za duże ryzyko. To gdzie ona jest? Byłyście razem, kiedy was schwytali? Co się zdarzyło? Możesz mnie do niej zabrać? Rozdzieliłyśmy się jakiś czas temu, ale mówiła, że no, Grungi raczej nie szuka tak na zasadzie, żeby po prostu wysyłać kogoś za nią, bo myślę, że po prostu nie chce sobie zaprzątać tym głowy. Ale pewnie jakby trafiła gdzieś po drodze na krasnoludy, które będą wiedziały, kim ona jest, to mogłoby być ciężko, więc po prostu w którymś momencie uznała, że musi się ukryć. I z tego, co wiem, to wyjechała. Mówiła coś o... sobie przypomnieć. O jakiejś wyspie. O wyspie koło Kalidyru? Coś takiego. Nie mówiła dokładniej? Powiedziała, że nie chce ryzykować więcej. To uznałam, że się znajdziemy. Mówiła też, że ewentualnie zostawi mi znaki, które będę w stanie odczytać z racji sytuacji. No miałyśmy kilka takich swoich wymyślonych znaków, które oznaczały jakieś podstawowe rzeczy. Więc mogłabym ci je przekazać, więc jak coś, to byś mógł je rozpoznać. Pojedziesz ze mną? W sumie, no, jeśli będzie taka potrzeba, to mogę pojechać. Teraz nic mnie tu nie trzyma, bo potem próbowałam otworzyć swoją szkołę gnoją alchemiczną i skończyłam tutaj, więc Pato nie wypalił ten pomysł do końca. No, ja byłem twoim uczniem, więc taką małą szkołę, ale jednak miałaś. To prawda. Tak. No, nie mówię, że uczniowie mi nie wypalili, tylko po prostu nie wiem, chyba potrzebowalibyśmy jakichś jeszcze ochroniarzy, którzy by nas pilnowali. Bo jak widać, nas to tak dosyć łatwo porwać po prostu znikąd. Mam nadzieję, że już nie tak łatwo. Słuchaj, w ogóle przepraszam, bo nie zapytałem i zakładam, że po prostu tu zostaniesz. Czy masz jakieś inne plany, czy co chcesz robić? Bo ja miałem pomysł, że może byś sobie jakiś
nie wiem, kramę otworzyła albo... Bo alchemik nie żyje chyba, tak słyszałem, więc może byś z nami została, znaczy ze mną, bo byśmy popłynęli na te wyspy, wiesz, to ja bym na pewno popłynął, tylko że oni tu jeszcze coś tam, Atro, znaczy nie, no bo Atro mu wiedział, że on chce zostać, bo ma żonę w ciąży. Chociaż się ze mną całował, ale to nie mów nikomu, bo on się wkurwił wtedy, jak mu powiedziałem i po prostu by mnie zatłukł. Także wiesz to, ale tego nie wiesz, wiesz? No, ale on ma tutaj żonę i ma dzieciaka w drodze, i więc stwierdził, że zostanie, ale może resztę bym namówił. Ja muszę mamę znaleźć. Może dało radę, no skoro razem podróżujecie, to może nie mieliby z tym problemu. Kto wie? Ja wiem, że jeszcze Emma i Ila muszą coś tam ze swoimi rodzicami najpierw rozwiązać. To jest bardziej palące, bo no, za mną to chociaż Grungir nie wysyłał osiłków, żeby mnie w worku do niego zanieśli, a za nimi tak, także... Ale jak to się tylko wszystko wyjaśni, to płyniemy na wyspę. Popłyniesz ze mną? Jakbym miała otworzyć tutaj swój sklep faktycznie, no to wtedy ciężko by było wyjechać, ale może, że zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, kiedy byście chcieli wyjechać. No jakbyśmy tak zrobili, to mam nadzieję jak najszybciej. Nie wiem. Jak? Słuchaj, w każdym razie pracownia jest, połowa jest twoja. Tam te moje, wiesz, no bambetle czy cokolwiek. Okej, okay, dobra. Ty możesz to układać jak chcesz. W ogóle znasz się na tych klockach lepiej niż ja. Co do sypialni, to jeszcze nie wiem. Poproszę ile, żebyś się zgodził, tylko by cię lizał ten, no, taki ten kartofel. Jakoś jej się ten zwierzak nazywa, ja nigdy nie pamiętam jak. To białe, duże, puchate coś, a to by mnie nie zjadło? Nie wiem, jakby się dodało pogadać z Ilą, to chyba nie. Ili nie zjadło, a ten, a to ona też za duża nie jest. Znaczy taka wiotka i wiesz tam, włosy mi fruwają w powietrzu, om, niom, niom. Zawsze się można zapytać, czemu nie. No. Ale wszystko okej? Okay. Ona tak cię obserwuje, czy nie masz jakiejś takiej zmartwionej miny strasznie a propos tej wieści? Nie, absolutnie. Wszystko okej. Okay. Dlaczego coś by miało być nie okej? Okay? Wszystko ona, dobrze. Ona też cię tak przytula mocno, już tak ten, na tyle, na ile jest w stanie mocno cię przytulić, tak klepie cię delikatnie po plecach. I potem głaszcze. Dzięki, że mi powiedziałaś. Daj spokój, nie chciałbym, żebyś ty zakosztowała tych ciężkich pięści. My to wiesz, jesteśmy chociaż krasnoludami, a ciebie to by zbierali ze ściany. Ach, pewnie tak by się skończyło. Pomóc jeszcze z twoim projektem? Wskazuję na Rosamundę. Jasne, jasne. Przyda mi się druga para delikatnych dłoni. Ja mam wielkie łapy i nie do końca te wszystkie, wiesz, małe elementy ogarniam. Chodź. Więc zaczynacie razem kończenie Rosamundy, zaczynacie kończenie najlepiej. Właśnie tak. Myślę, że ją skończycie za jakieś maksymalnie, myślę, godzinka. Więc w tym czasie możemy przejść do Emmy na chwilę. Emo, dajesz się do domu burmistrza. Myślę, że po jakimś czasie udaje ci się zdobyć twoje przedmioty, które chciałaś. Wszystko, bez problemu. I co robisz dalej? Najpierw w kartę postaci się wpiszę 20 baltów. Jasne. Dobrze, wiesz, że Emma zdobyła kawałek, nie wiem, jakąś chustkę piękną, nie wiem, jakąś jedwabną, w chuje moje dzikie węże, jakąś po prostu. I papier. Może pożyczy sobie pióro i kałamarz z atramentem od burmistrza i wróci do domu. Teoretycznie Elmenor pewnie ma pióro z kałamarzem w domu, więc... No i Emma będzie miała swój zestaw. No i dobra. I wracasz do domu. Ja też mam na pewno. No, dokładnie. Więc ja też chcę mieć! Okej. Okay. Tylko mówię, tak dla Danusi. Ciebie już tam nie ma, tak jakby prawie, że... Okay. Jadłem w odwiedziny. Zobaczyć, czy Mordegard nie zdążył zdemolować mi pokoju bardziej. Elmenor, czy poza spacerem po mieście coś jeszcze będziesz tutaj robić, czy...?
Nie no, te porządki, które robiłem wcześniej, tak? No, więc nie, Doublemaner już pozałatwiał wszystko, no jakby jego wróg zginął, tak? Więc jakby on już nie ma tych więcej wrogów, nie ma z kim walczyć, toczyć bojów. Dobrze, myślę, że pewnie gdzieś tam kroki, jak jeszcze spacerujesz, poniosły cię gdzieś w stronę świątyni, tak machinalnie. I zauważysz, że akolici faktycznie gdzieś tam wynieśli kapłankę, gdzieś zrobili dla niej taką trumnę, położyli ją i na razie jakby oddają jej hołd, tak? Widzisz taki, zauważ, zrobili jakby taki mini ołtarzyk gdzieś przy jej trumnie i składają jej hołd, zostawiają jej tam jakieś kwiaty, zostawiają jej świeczki, zostawiają jakieś inne przedmioty. Nawet gdzieś tam niektórzy jakieś monety jej zostawili. Podejdę sobie tam. Dobrze, podchodzisz. Widzisz jej ciało, ono aktualnie jest trochę przykryte, tak żeby nie było widać tej dziury w głowie, którą ma, ale cała reszta jest tak trochę gdzieś tam może nie zabalsamowana, bo czegoś takiego stricte nie mogli nie mieć, ale jakimiś kremami, jakimiś innymi kosmetykami takimi, którymi się niektórych zmarłych tak nabalsamuje. Ona jest w jakiejś trumnie, tak? W sensie wystawiona tam. Tak. No to chcę podejść do tej trumny. Chcę wyciągnąć z torby swojej sakwy, chcę wyciągnąć z zawiniątko takie kartkę pozawijaną, czyli poskładaną i chcę włożyć jej tą kartkę do trumny. Gdzieś tam, nie wiem, między ten materiał, na którym ona leży, między poduszkę a ściankę przykładowo, tak, żeby ona sobie tam utknęła, tak, i była schowana. A potem odwrócę się na pięcie i sobie odejdę po prostu tej trumny i pójdę dalej. Dobrze, idziesz dalej i możemy przejść, myślę, do Ili, która gdzieś tam po godzinie czasu wracasz do domu. Tak, raczej wrócę i będę próbowała jednak odgrać ten swój pokój. I przy okazji tam będę musztrować sobie wafla, typu tego się nie gryzie, tu tego się nie ciąga. Będę chyba potrzebowała, ile sobie zdaję sprawę, że będę potrzebowała jakiejś kukły, jakiegoś misia dla wafla, żeby coś trzeba mógł ciągać i rozwalać. Najlepiej jakiś taki ala strach na wróble. No, taki duży, nie? Ale tutaj kuźwa pól nie ma naokoło, więc gdzie jak was stracha, no w ogóle tutaj znajdę. Poza murami jakieś były. To później poszukam, ale przydałby mu się taki, więc no ile próbuję ogarnąć swój pokój, co ona posprząta, to wafel rozpierdala i tak to się toczy w nieskończoność, nie? I to może być, o ile tam Mordegarda z piwnicy nie słychać, to ile na tej jej pięterku, to tam słychać tylko takie buduj wafel, tego nie rusz i tak dalej. Dobrze, więc Atro, w momencie jak dochodzisz do waszego domu i otwierasz drzwi, słyszysz z górnego piętra, kurwa! Nic się nie zmieniło, wracają rzeczy do normy, więc myślę, że kieruję się prosto do pokoju Elmenora, sprawdzić czy tam siedzi. Elmenor raczej jeszcze nie wrócił, więc jego tam nie ma. No i słuchajcie, takie ubuduje jak wafel, słuchajcie, chapie tą, nie wiem, zasłonkę czy coś i wybiega z Ili pokoju, rozpierdziela się po schodach, zbiega na dół i rozpierdala coś w kuchni, bo się nie mieści, biedny. Dobrze. Przebiega obok Atro takiego, co jest? No, a Ila za nim, kuźwa! Dobrze, że zasłonka, nie twoją suknię jakąś. Albo bieliznę. Ila nie nosi sukienek, więc jeden chuj. Ale masz sukienkę. A jedno tak mam, no jedno mam. Taką brzydką, więc nie byłoby szkoda. Atro tylko tak zrobił miejsce, stanął w rogu, żeby sowoźwieś na niego nie wpadł. Patrzy za jednym, patrzy za drugą. A. I nie wiem, schodzi tam, ale wyjdzie sobie przed dom, poobserwując jeszcze, nie wiem, miasto, zobaczyć, co sobie tam ludzie robią i poczeka po prostu przed domem. Może popyta kogoś, jak będzie przychodził, czy widział liściastego kolegę Elmenora, którego każdy tu już powinien kojarzyć. Się wyróżnia. Na pewno dostajesz informację, że gdzieś tam po prostu go widzieli na mieście, jak sobie chodził, spacerował. I widzisz to, że gdzieś z daleka wracającą Emmę do domu. No to poczekam na nią.
Więc spotykacie się przed budynkiem, przed drzwiami praktycznie. Co ty tam targasz? Szpargały. Widziałeś Elmenora? No gdzieś, nie wiem, po mieście łaził. On miał tą listę tych, z tego statku łupieżców. Ktoś tam, kogoś tam dezygnowali na przemianę w łupieżców, więc chciałbym... Możesz się tu sprawdzić. Aha. Albo pożegnać się z tą kapłanką, nie wiem. Ostatni wiersz na jej cześć napisać? Albo oddać jej naszyjnik. No nic, no. Jakieś plany? No, z kilka by było. No, dalej pod murami obozuje twój ojciec. No i trzeba by było się z nim spotkać, porozmawiać. No, a póki tu jest, miasto nie będzie bezpieczne, więc bym się do was dołączył chętnie nawet. Jakbyście mieli zamiar coś z nim zrobić. Jeśli nie, to sam tam nawet pójdę, żeby mu przemówić do rozumu. No, myślę, że przede wszystkim to ja muszę iść. Nie wiem jak ile, ale... Ale jeszcze mam jedną rzecz do zrobienia i wtedy mogę iść. No dobra, w czymś ci pomóc? Nie, poradzę sobie. Dobra. Wiesz, co robią inni? No, nie wiem. Jak wychodziłam, to Mordegard chyba za mną przyszedł do piwnicy. A, swoje sprawy. A Menor po mieście na to, no. A ile też chyba wychodziła? Poszukam. Nie, wiesz co, wróciła i sowa niedźwiedzia gania po kuchni. A. Chyba ci rozjebał taboret. Kupi nowy. Dobra. Teraz wracam. I Eba idzie do góry, do środka pokoju. A ja w takim razie wzruszam ramionami i idę w miasto szukać Elmenora. Myślę, że bez problemu gdzieś tam po chwili się znajdziecie, no bo jak popytasz ludzi, to oni będą ci mówić, no tam go widzieliśmy ostatnio, tam, jak pójdziesz tym tropem, to po prostu gdzieś tam na niego trafisz. I Elmenor pewnie już powoli kierował właśnie kroki w stronę waszego domu. Spotykacie się gdzieś po drodze. Witaj, Atru. Co tam słychać? Cześć. Słuchaj, miałeś tą listę, pamiętasz, na statku mi pokazywałeś, kto był w kapsule, przy kim nie było napisane nic, a przy paru imionach, nazwiskach było napisane łupieżca umysłu. No tak, mam. Słuchaj, jakbyś mógł jeszcze rzucić na siebie to zaklęcie, gdzie rozumiesz te języki, i bym spisał te nazwiska, to bym się rozejrzał za tymi ludźmi, czy oni przeżyli i czy się nie zamienią w łupieżców, bo okej, tamto się rozpadło, ze statkiem sobie nowym poradziłeś, ale no chcę to domknąć na 100%, żeby nie było takiej sytuacji jak z tą gildią moją zasraną. Ci po prostu upewnić, że nic, żadnego zagrożenia już nie ma. Nie ma najmniejszego problemu, ale usiądźmy sobie w takim razie gdzieś. O, tu pod drzewem jest cień. A to masz tu przy sobie, okej. Tak. Dobra. No to idę z tobą. Jeszcze po drodze ci mówię, że to co Emmie, że w sumie jeszcze ojciec Emmy obozuje i że ona coś chce z tym zrobić, tylko jeszcze coś ma, więc potem się pewnie jeszcze spotkamy, żeby to przegadać, co z tym zrobić. W porządku, no, ale tak z czystej ciekawości zapytam, jak chcesz sprawdzić, czy się nie zamienią w łupieżców umysłu? Te osoby wskazane na liście. Dobre pytanie, no, z jednej strony Vaira i Naris, Naira i Varys. Ciągle mi się mylą te imiona. Napisz jakiś ten o nich wiersz, może zapamiętam łatwiej wtedy. Zrymuj to jakoś. Zresztą ich imiona się rymują trochę. Nieważne. Jak Naira i Varys mówili nam o tych ich pierwszych objawach. Myślę, że też skorzystam z pomocy. Myślę, że chętnie pomoże ten cały ten paladyn tego Bahamuta, Orion. Myślę, że takie zagrożenie nie jest błahe. Jakby się znalazły te osoby żywe, no to chętnie też mi pomogą je rozpoznać. Jak mają z tym jakieś doświadczenie większe. Nie wiem, coś wykombinuję. No. Jak chcesz, możesz iść ze mną. Chętnie. Ja się bardzo zawsze chętnie przejdę. Spaceruję od rana, tak. Czekam tylko na jakąś możliwość.
A, no dobra, no to słuchaj, to zapraszam też ze sobą, nie? No tak jak mówiłem... Usiądźmy sobie na razie, bo tak... Tak, no. Tak jak mówiłem, Emma jeszcze coś ma do załatwienia, mówiła, ile ogarnia Sowodźwiedzia, a Mordegard gdzieś się zamknął w piwnicy ze swoją mentorką i nie wiem, co tam kombinują. A, no ile to widziałem dzisiaj, jak skakała z muru. No nic, no dobra. Siadamy gdzieś. Tak, ja chcę na siebie rzucić szybko zaklęcie rozumienia języków. Wyciągam tą książkę, zaczynam ją wertować i po prostu mu daję mu kartkę jakąś, daję mu... wyciągniętą. A, masz wyciągniętą. No to po prostu pokazuję tak i tłumaczę na bieżąco wszystko, co w tej książce jest zapisane z tych rzeczy, które nas interesują, tak, czyli imiona, no i status. Wyciągam całe narzędzie kaligraficzne. Tak. Dobrze, więc jeśli chodzi o listę, to znajdujecie tam nazwisko handlarza końmi, znajdujecie tam nazwisko kowala i znajdujecie tam kilka nazwisk jakichś zwykłych mieszkańców. I poza tym nikogo jakiegoś takiego znanego wam nie odkrywacie, nie? To co? Idziemy sprawdzić w takim razie, czy te osoby wykazują jakieś symptomy choroby? No, myślę, że co to było dzień temu, najraz warisy mówili, że po około 1 do 3 dni im się skóra fioletowa robi, czy coś takiego, dziwnie się zachowują, więc chętnie bym ich sprawdził. Też zawsze oni chyba je do gałek ocznych wsadzali, te kijanki? Nie wiem, może da się to jakoś sprawdzić, jakoś coś tam zajrzeć jakoś pod oko, nie wiem. No w szczególności, że nie do końca wiemy, kiedy oni tak naprawdę zostali zakażeni, tak? Bo jednak trochę nas tutaj nie było. No tak, no tak. No ale przejdźmy się, zobaczmy. Jak nie będziemy pewni na 100%, to możemy popytać tych innych bohaterów, którzy się tu zebrali. To kto pierwszy? Kowal czy konie? Gdzie jest bliżej? Żeby po drodze, nie? No w sumie gdzie bliżej? To ogólnie myślę, że Obojętnie. Że kowala macie bliżej, a konie są, handlarz koni jest gdzieś dalej. Ale idziecie do kowala. No, bo on ma, wiadomo, na razie jest zamknięty typowo ten do chaty jego pukamy, punkt, nie? Tak? Dokładnie, ale jest chata obok. Pukacie i nikt wam nie otwiera. Do okna. Chcę podejść, zajrzeć do środka. Ja się pytam ludzi, czy widzieli kowala? Nie widzieli go od czasu walki. Nie mieli tak przyjemności, nie widzieli go. Elmenarz, zaglądasz przez okno? Nie zauważasz, że no, w chacie nic nie jest jakoś mocno poprzewracane. Nic nie ma tam jakiegoś zniszczonego, ani nic takiego. Wygląda całkiem normalnie, ale jest pusto. Nie widzisz żadnych śladów takich świeżych, żeby, nie wiem, jedzenia gdzieś tam zostawionego, kubka. Wszystko jest tak posprzątane. Aż to może nawet za bardzo. To bym chciał podejść do drzwi, zapukać, nacisnąć klamkę, czy tam przekręcić klamkę i jeżeli drzwi się otworzą, mogą być zamknięte. Zamknięte są czy otwarte? Otwarte. No to... Chcę je otworzyć i znaczy powolutku je otwierać, tak? I powiedzieć, że pukałem, ale nikt nie odpowiedział. Wchodzę, uwaga, wchodzę, celem ratowania życia. A troll, co robisz? Wchodzę za nim, gdzieś tam nunczaki w dłoni. Robicie przegląd domu, wchodzicie tam, najpierw jest taka główna gospoda, gdzie jest taka jadalnia z salonem, z tyłu jest jakiś taka mała sypialnia, jakiś warsztat, taki magazyn bardziej też i na pewno tam gdzieś jakieś wyjście tam gdzieś z tyłu też jest, gdzieś na przykład na wychodek, na jakieś takie miejsca z tyłu, gdzie po prostu może przejść tyłem do swojej pracowni, ale jest pusto. Czysto. Nikogo nie ma. Nie ma śladów żadnych. Czy my w ogóle jesteśmy pewni tego, że jeżeli ktoś miał napisane w tej książce, że jest zamieniony w
łupieżce umysłu, albo zostanie zamieniony w łupieżce umysłu, to oni go nie zabrali ze sobą na przykład wcześniej? To mi przyszło do głowy, że mogli go zabrać, albo tylko jak go mieli i go wpisali na listę, że ma być zamieniony, to wątpię, że go zabili. Raczej był w bezpiecznym miejscu, przynajmniej dla nich. I ewentualnie, co mi przychodzi do głowy, to że jeszcze mógł, no nie wiem jak ten proces wygląda, mógł nie przeżyć procesu ewentualnie, nie wiem czy te kijanki zawsze działają. Na przykład może jest jakiś procent osób, które nie przeżywa, bo kijanka nagle uznaje, a zjem sobie oko i się chłop wykrwawia. Nie wiem. W każdym razie będzie trzeba się za nim rozglądać, ale to mam wrażenie, że jeśli go zabrali, to innych osób z tej listy też możemy za łatwo nie znaleźć. Ale wtedy to już się zajmę przygotowaniem jakichś ogłoszeń. Ogólnie muszę popytać ludzi, kogo nie widzieli, żeby stworzyć jakieś listy osób zaginionych, żeby ludzie się rozglądali za nimi. A ja mam takie pytanie, tak z perspektywy czysto pedantycznej. Czy na przykład tu jest czysto, bo zostało posprzątane, czy to jest czysto, że jest tak czysto, aż za czysto? No w sumie wspominałam wcześniej, że jest tak trochę za bardzo czysto. Więc no to jakby... w takim razie ja bym się chciał porozglądać trochę, popatrzeć, czy tutaj faktycznie nie ma żadnego śladu. Nie wiem, czy coś może przyciągnąć gdzieś tam moją uwagę, tak? Czy może, nie wiem, jest tu jakaś klapa w podłodze, jakieś wyjście dodatkowe, tak? Coś w ten deseń. I czemu Kowal mógł stąd wyjść, nie zwracając niczyjej uwagi? Możesz sobie rzucić na śledztwo. Śledztwo to było... A, śledztwo, okej. Okay. Jak widzę, że Elmenor się tak rozgląda bacznie. To też się tak rozejrzę po tym miejscu, nie? Jak już tu mamy spędzić chwilę. 15. Ale ja tu tak stoję, patrzę, oglądam. Czysto, no może pedancik jest z niego. No, że tak, no znalazłeś faktycznie jakieś przejście na dół, ale tam była po prostu jakaś spiżarka, jakieś resztki jedzenia, trochę wina, ale nie było tego jakoś super dużo. I jak tak się przyglądasz też całemu domostwu, to tak sobie myślisz, że to bardziej wygląda jakby ktoś miał się dopiero tu wprowadzić, jakby ktoś tu mieszkał latami, bo tu naprawdę, no, nawet zdajesz sobie sprawę, że nie bardzo są to nawet jakieś ciuchy tego kowala, który tutaj był. No to chcę to przekazać, Atro, moje spostrzeżenia są przede wszystkim powiedzieć, że jak dla mnie jest to za czysto. To nie wygląda, jakby ktoś tutaj mieszkał przez tyle i tyle lat. Może się wyprowadził, ewentualnie opuścił miasto celem szerzenia zarazy. No, mogło tak być, że się wrócił, spakował i poszedł gdzieś. Troszkę mi to wygląda na sytuację, gdyby zależało nam na przedstawieniu scenerii w taki sposób, jakby tutaj nikt nie mieszkał, nie? Że na wypadek, żeby ludzie nie pamiętali za bardzo o tej osobie, czyli żeby on mógł zniknąć i żeby nikt nie pytał. Tylko cały warsztat kowala i nikt by się nie zapytał, ej, czy w mieście nie mieszkał żaden kowal? Nie, nie mieszkał żaden kowal. To po co to kuźnia? No, nie wiem. Znaczy, nie wiem. Pragnę przypomnieć, sens, że tak trochę... strażnicy stracili pamięć w pewnym momencie i nie pamiętali nas chociażby, tylko... więc... W ten sposób. No. No nic. Myślę, że nie będziemy teraz przetrzypywać całego miasta, żeby go szukać. Ale... Jeszcze handlarz koni. No tak, no i parę innych osób. To chodźmy do tego handlarza koni. Jak z nim będzie podobna sytuacja, to nam się zacznie klarować. Będę mógł już planować jakieś następne działania tutaj w mieście. Docieracie do stajni, docieracie do wybiegów, gdzie konie są. No aktualnie to jest, tak jak przypisywałam, trochę te płoty są gdzieś podziurawione, te zwierzęta biegały luzem, więc one dopiero są wyłapowywane. Ten płot jest taki naprawiany przez kilka osób. Mogliście się ich zapytać, czy widzieli gdzieś handlarza, to mówią, że nie mieli głowy do tego, żeby go szukać, ale nie rzucił im się w oczy.
A w sumie to jest dosyć dziwne, bo raczej mu zależało na tych koniach, więc pewnie by je łapał. I wskazuję wam po prostu jedno miejsce, po prostu, gdzie ewentualnie mógłbyś być. To jest po prostu jego taki, powiedzmy, takie mini mieszkanko przy tej stajni, nie? To jest taki budyneczek mały. Jak tam wchodzicie, tutaj też było otwarte, to widzicie, że tutaj jest troszeczkę inna sytuacja niż u Kowala. Tutaj jest troszeczkę bardziej porozrzucane są przedmioty i jak wchodzicie gdzieś tam głębiej do takiej mikrosypialni, gdzie w sumie praktycznie mieści się tylko łóżko i szafeczkę, widzicie, że na tym łóżku leży handlarz końmi. Handlarz końmi to jest niziołek, dosyć już starszy niziołek. Teraz jest trupio blady. Już raczej widać na pierwszy rzut oka, że jest martwy i zdecydowanie nie ma w nim ani kropli życia. Nie widzicie żadnych śladów krwi, nie widzicie żadnych ran na jego ciele. Nie widzicie też żadnych śladów otrucia, ani nic takiego. Troszkęśmy się chyba spóźnili. Ale to dziwne. Żadnych ran. Chcę podejść, sprawdzić, co mu jest. Czy on nie wykazuje jakichś innych znaków, że może coś się rusza, może mu mięśnie jakoś reagują, ale po prostu jest nieżywy, że jakiegoś nieboszczyka się zamienia, albo faktycznie w łupieżce, który nie wiem, którzy nie żyją tak naprawdę, bo może też są jakoś w połowie nie umarli. Nie wiem, nie znam się na tyle, więc sprawdź go i tak, jego ciało. Możesz rzucić na medycynę i ogólnie też na pewno już trochę śmierdzi w tym pokoju, nie? 13. Zauważysz tylko, że jakby ma coś trochę nie tak z oczami, bo są tak do góry, bardziej białka praktycznie widać, a reszta gdzieś tak do tyłu się schowała. Masz ten rapier swój? Tak, zawsze. Weź mu tak nakuj lekko tak ramię, czy się ruszy. Czy zareaguje jakoś. W porządku. Uśmiecham się delikatnie i tak podchodzę, wyciągam ten rapier, faktycznie delikatnie kuję go w ramię. Nic się nie dzieje, nie rusza się, nawet krew z niego nie wypływa. Okej, okay, to chcę nachylić się jakoś, nie wiem, odsłonić mu te powieki, jakoś oko tak palcem na bok, poszukać tej kijanki, po uszach zajrzeć, bo oni też chyba mówili, że do uszu mogą je wsadzać, więc tak. Rzuć sobie na percepcję jeszcze? Tyle menorze też możesz? To ja chcę się i tak rozejrzeć po domu też przy okazji. 12. Atro, ty znajdujesz faktycznie gdzieś tą kijankę, ale aktualnie nie jest przy oku, tylko leży pod łóżkiem, taka rozgnieciona i przerwana na pół. Jakby butem, czy... Mogło być... Nie, bardziej jest rozszarpana, to nie jest takie jednolite cięcie, więc coś po prostu ją rozszarpało na pół. Okej, ciekawe. Elmenorze, to ogólnie znajdujesz jakieś ślady gdzieś na podłodze, w jednym miejscu, jakąś faktycznie taką jakby ślad po takim okrągłym czymś. I to ci się może kojarzyć trochę z tymi mackami łupieżców, nie? Że to może być z tych jednych, tych takich przystawek. Suspicious. No, jest tu kijanka, ale rozerwana. Jakby, nie wiem, może próbowali go przemienić, ale nie wiem. No moje, chociaż ja się nie znam na tym za bardzo, ale skoro jest przerwana tak na pół, to obstawiłbym, że może on się bronił. I to ale on ją rozerwał. Czy on jest w pozycji takiej, jakby się bronił? Raczej w tym momencie nie. Teraz jest po prostu tak położony. Właśnie. Zwyczajnie, na łóżku. Leży normalnie, nie jakby się bronił. Bardziej myślę, że ewentualnie łupieżca chciał go zamienić, po czym wyciągnął kijankę, a ta była martwa, bo nie wiem, się uszkodziła w transporcie. Nie wiem, w każdym razie
wezmę to ciało, tam w jednym miejscu palą zwłoki, to dorzucimy po prostu. Żeby się zaraza nie rozeszła jakaś. Pod nim nic na tym łóżku nie było? Nie, tylko ta kijanka. Tą kijankę też pod łóżkiem, no. Zbiorę na, nie wiem, odrywam kawałek prześcieradła, na którym on leży, bo i tak to do spalenia pójdzie, bo to jak trup leżał, to zbieram tą kijankę, kładę na nim i jego też podnoszę. Będę chciał wynieść go, nie, gdzieś tam, gdzie trupy składują. Tak, na pewno gdzieś takie miejsce jest. Raczej gdzieś, myślę, że nie w centrum miasta, tylko gdzieś na obrzeżach, ewentualnie nawet za murami gdzieś tam składują, ale na pewno jak nie chcecie tego nieść, to po prostu ktoś ci pomoże. I przejdźmy na chwilę do domu. Tam jest Emma, jest Ila, jest Mordegard. Zajmujecie się swoimi sprawami jeszcze i w którymś momencie słyszycie pukanie do drzwi. Tak, Emma? Emma, poszedł się do pokoju. Spakuje pierścionek do pudełka. Wyciągnie swój zestaw do pieczętowania. Napisze list. Zamknie go. Kopertę, weźmie jakąś świeczkę. Wosk. Zapieczętuje go. Spakuje to pudełko z kopertą. Właśnie w tą ładną jakiś ten kawałek materiału. Zawiąże go. Cichaczem, tak żeby nikt nie widział, pójdzie do pokoju Atroi, zostawi mu na łóżku albo na jakimś stoliku i wyjdzie, jakby nikt nie widział. Myślę, że czekałaś na moment, aż Ila zacznie krzyczeć coś na sobodźwiedzia u siebie w pokoju. Nie, w kuchni ciągle. No, albo w kuchni słyszysz cały czas. Chyba nie było momentu, żeby Ila nie darła ryja. No chyba tak. To jest non stop darcie ryja. Więc po prostu korzystasz z tego, że Ila jest zajęta sobie dźwiedziem, Mordegard jeszcze chwilowo nie wrócił. I zostawiasz to w pokoju i wychodzisz. I akurat była chwila takiej ciszy, gdy sobodźwiedź zajął się chrupaniem jakiegoś stołka, gdy Ila sobie usiadłaś, wzdychając ciężko. Mordegard powoli gdzieś tam z Orani zaczęli już kończyć swoją pracę, myślę. Tak. Wcześniej zaczęli ten, tak, dokładnie. Już kończą swoją pracę. I słyszycie pukanie do drzwi, ty Ila głównie, bo jesteś najbliżej. Tak, ja się drę z kuchni, bo ja nie miałam siły już wstawać po tym ciąganiu się z słowodźwiedziem, więc już się drę. Otwarty! I ja tak, ten słowodźwiedź leży, skrobię z tego stołka, a ja leżę obok niego, oparta o niego, tak, po prostu siedzę taka. Myślę, że widzę korytarz z kuchni. Ten i drzwi, więc. Widzisz, jak do środka wchodzi elf, ubrany w jakąś skórzaną taką szatę, ma dosyć długie włosy, w tym momencie spięte w jakąś taką kitę długą, dosyć jasne, praktycznie takie blond, ma zielone oczy, jest już dosyć starszy jak na elfa, ale nie jest stary. I przy sobie ma miecz i tarczę. Wchodzi do środka. Dzień dobry. Ty jesteś. Dobry, zależy dla kogo. No. Jest Emma. Emma? A, dobra, jest chyba na górze. Emma! Ila się tak, wiesz, wydziera na całą chałupę. Emma, ktoś do ciebie! W sumie do was obu, ale bardziej do Emmy, tak. Do nas obu? A co, ja cię znam? Znaczy, tak, no, dobra. Ty znasz mnie, ale ja ciebie nie znam. Dobra, Emma, szybciej! Jak ona się tak drze na cały dom, że Emma, Emma! Myślę, że mi nerwy puszczą w końcu i zaczyna się drapać po tych schodach. Co do cholery? Kto tak... Najpierw ten cały twój żelazko od... Nie... Coś na pół było. Najpierw wafel się... Jak normalnie tornado przechodzi... A teraz ty się jeszcze drzesz. O co chodzi? A bo tu pan przyszedł. Czego pan chce? Tu ludzie zajęci są. Mam ważne informacje do przekazania. Ila wstanie, żeby nie było, że jest totalnie takim hamidłem, tylko że wstanie i oprze się o fragment drzwi. Tak. Będzie czekać, aż Emma zejdzie. Emma, jak usłyszała nagle krzyk Ili, kto ją woła, podskoczy. Z nerwów?
wystraszona i... Co? No jakiś pan do nas, ale do ciebie głównie. Taki elf, no pan elf. Pan, jak się nazywa, w ogóle pan się nie przedstawił. A przepraszam za moje maniery. To nie powinno się zdarzyć. Leorio jestem. Jakiś Leorio? Nie znam. Wyproś. Słyszał pan? No ona pana nie zna, no. Tam są drzwi. Widzisz, jak on tak przewraca oczami. Podnosi głos. Emo, wiem, że mnie pamiętasz. Zejdź tu na dół. I kojarzysz ten głos, to na pewno. Kojarzysz też imię Emo. To był teoretycznie sługa twojej matki. Kiedyś przynajmniej. Ema, to chuja, no. Właś. Emo bierze miecz swój. Chowa go za plecami. I niepewnie schodzi na dół. Chowając miecz. Na pewno ty? Tak, no. Jak widać, trochę się zmieniło. Nie jestem już sługą. To powiedz coś po Leoriowemu. No tak się patrzy przez chwilę na ten. Oj, Emo, kochany, skarbeczku, i on cię tak płapie. Dobra. Co ty tu robisz? Dużo się pozmieniało i chciałam trochę pomóc wam w rozwiązaniu sytuacji z twoim ojcem i twoim bratem. Patrzy się tak na ile wymownie. Ale no ten, w sumie nie wiem co. Kto to jest Emma? Znaczy oprócz tego, że jest to Leorio? No to był kamerdyner, no, u mnie w domu. A, to mieliście takiego uzbrojonego kamerdynera? I tak patrzę na tarczę, miecz. No wtedy nie był, ale no, w podróży różne rzeczy się nosi chyba, nie? Ale on nosi bardzo dużo rzeczy. I on chce cię zabić, czy ci chce pomóc? A skąd ja mam wiedzieć? I chowam miecz do pochwy. Ja się wyciągam za pleców i chowam. No bo bym chciał do pracy wrócić, więc albo mu dajemy zryja. No a to sobie idź i zamknij drzwi i w ogóle się nie wtrącaj. Dobra, tu. Jest w porządku, Mordegard. Nie chce nas pozabijać. Przyszedł, wygląda na sympatycznego, Emma go pozna. A Emma jest sympatyczna. To normalne. Broń, no nie mam na was, nawet jej nie naszykowałam, jak tu wchodziłem, więc spokojnie. Napić się chcesz herbaty, nie wiem, czy cokolwiek mamy w domu, ale... Nic, bo ten, znaczy, jeżeli były jakieś kubki, to tam zostały dwa chyba takie... To zaproponowałabym, ale no... No widzę, że trochę się podziało tutaj rzeczy. Ogródek też tak. Mieście rozkopany, ale to nie jest najważniejsze w tym momencie. Sadzimy marchewki. To dobrze, dobrze. Ty nie miałeś iść na dół? No, ciekaw jestem. Hello? Coś się dzieje? Sekrety rodzinne wychodzą na dół. Ora nie sobie poradzi na dole. Ja dotrzymam wam towarzystwa. Nie ufam temu nowemu przybyszowi. Dobrze, no to tak. To jakie pan ma tam wieści dla Emy? No, no mogę pomóc wam na pewno dotrzeć do obozu i wiem też kilka szczegółów z niego, więc mogę wam pomóc jakby się tam zakraść, albo po prostu dać wam informacje, które się tam znajdują w środku. Udało mi się uciec. No jakby tak naprawdę nie umiem za mocno władać mieczem czy tarczą, ale mam, żeby chociażby jakkolwiek się bronić. Zbroję to trochę sobie pożyczyłem. Ale no, ciężkie czasy wymagają ciężkich decyzji. Ogólnie mniej więcej wiemy, gdzie jest obóz mego ojca. A co tam się w nim znajduje? Ile tam jest osób? No chociaż w tym mogę wam pomóc. To może pan Leorysy, pójdziesz pan do salonu, czy coś tam ma z najmniej zniszczonych mebli, prawda? Wafel? Myślę, że mogę usiąść gdziekolwiek, to nie ma problemu. No tutaj nie ma za bardzo gdzie, chyba że na waflo, a on nie pozwoli. Także tam do salonu idzie pan. Dobrze. Dobrze, siadacie, więc... A ty nie, ty zostań, nie, ty zostań! A dzisiaj Atro podział. On chyba Elmenora szukał, ale nie jestem pewna. Coś słyszałam, coś tam... Znaczy nie słyszałam w sumie nic. Nie chciałabym powiedzieć coś użytecznego, ale w sumie nic nie wiem. Ja po prostu sobie gdzieś przyszedł, popatrzył i poszedł. Dobra, Leora, a skąd ty w ogóle wiesz, że my tu jesteśmy i jak tu do nas trafić i w ogóle skąd ty się to wziąłeś? Pytałem się
ludzi po drodze i mi łatwiej uwierzyli niż całej grupie najemników, którzy tam byli. W każdym razie, no tak, no jest twój ojciec, twój brat Emma i mają przy sobie, znaczy ze sobą 10 najemników. Tylko? No, tylko, ale za to dosyć dobrych najemników, więc no, nie byli naszykowani raczej na jakąś wielką wojnę, bitwę czy coś. Ja jeszcze rozumiem, żeby Emma była męskim potomkiem i nie wiem, dziedziczyła jakieś tytuły i inne takie rzeczy, ale tyle zachodu po córkę i po mnie tym bardziej. No. Właśnie, po co mu to? Emma jest potrzebna. Chyba urażona duma. To trochę też, ale po prostu trochę pali mu się grunt pod nogami i jeśli nie znajdzie Emmy i nie użyje jej trochę jako karty przetargowej, to wtedy może być kiepsko dla niego, więc próbujecie znaleźć Emmo i zabrać się z powrotem. No i pewnie dać jakiemuś staremu lordowi za żonę. Mhm. Dobra, to jak atakujemy ten obóz, bo zakładam, że to jest ten, że mamy ich. Znaczy, ale kto atakuje? Czy... A jaki obóz atakujemy? No jakiś, tam gdzie są. Ale po co? Morderco, nekromanto, jeden, idź do piwnicy i tam sieć. Tylko o atakowaniu, o zabijaniu. Wcale nie. Chciałem wyrazić swoje poparcie dla ciebie i twoich problemów rodzinnych, bo sam mam własne, to rozumiem. Tak? Nie będziemy nikogo mordować. Ja powiedziałem słowo mordować. Widziałaś o napadaniu. Barbarzyńca jeden. To się nie równa jedno z drugim. Tam najemników to... No, oni po prostu będą słuchać rozkazów, ale... Można spróbować ich obejść i od razu do Rodiana dotrzeć. To by było łatwiejsze. Ja wiem, który namiot ma, zresztą ciężko nie wiedzieć, bo ma jeden z większych. Przy nim z reguły stoi koń obok, więc tam jest możliwość przejścia przez las, omijając część z najemników, żeby od tyłu się dostać. Zresztą podobną drogą się wydostałem, może nie typowo od tego namiotu, ale obok tego namiotu uciekałem, więc jest taka możliwość. W ogóle ile i tak myślałem, żeby tam pójść? Co? No bo no jakby, a co? Mieliśmy to olać? No, znaczy, no nie, ale... No właśnie. A może by po prostu zgnili w tym lesie i tak jakby sobie dni mijały? Jakoś ciężko mi w to uwierzyć, wiesz? Dobra, ale po prostu... Ja nie mam nic do powiedzenia. Znaczy, ty na pewno, znaczy, no nie wiem. No, o czym z nimi rozmawiać? Trzeba użyć siły perswazji. No może do twojego ojca, twój brat jest częściowo bez mózgiem. No właśnie, więc to nie jest z nim problem, tylko problem jest z moim ojcem. No. Nie widzi mi się to wcale. Ale jak ty będziesz gadać i ewentualnie będzie opcja na ucieczkę z tego miejsca? No. Właśnie bym wolała, żeby już nie było opcji na ucieczkę, w sensie, żeby po prostu można było sobie pójść i mieć ich w nosie. No. Na przykład. Taka opcja by mnie interesowała. Dobra, ale nie idźmy tam same. Bo nie, no nie. Nie będzie nie. Ucieczki. Ani do gadania. Tego atro by się przydał trochę. Ale on już nie chce z nami podróżować. On już nie. Ale no nie, ja mówiłem, że pomogę i Rosamunda jest już prawie gotowa. Więc tym bardziej, czym prędzej trzeba wychodzić, póki jeszcze nie jest gotowa. To jest grzeczna dziewczynka, nie tak jak to pomiot, ciastko, co tam rozwala wszystko. Pomiot nekromanty, a nie dziewczynka. Wafel jest po prostu... Żywym zwierzęciem. Szczeniaczkiem. I ma ADHD i powinien jeść tabletki. On to jest zwierzę, on nie ma żadnych rzeczy. Jak może mieć jakieś ADHD, co ty teraz?
zwierzę. Ma pazury, kły, dziób. Nie wiem, co to tam ma. Chyba tam słyszałem kiedyś. No, ty masz chyba. Gdzie jest ten atrak jest potrzebny? No, mówisz ci, pola gdzieś, no, to jest to miasteczko, jest ograniczone, możemy po prostu wszyscy wyjść i go poszukać, no. Dobra, Leorio, to rozumiem, że idziesz z nami. Tak, tak, tak. No nie wydurniaj się z tym mieczem. No, mam po prostu czego, jakby coś no dobrze, tylko po prostu jakby cię coś zaatakowało, albo coś, to uciekaj. No, nie będę tutaj bohaterować. No i mam tylko nadzieję. Przejdźmy w tym czasie do Atro i Elmenora. Czy jeszcze chcecie coś sprawdzić, czy co robicie? Jak zaniosłem to ciało, zanieśliśmy, to zrobiłem jeszcze jedną kopię tego, tej notatki, którą sporządziłem z Elmenorem. Jest na niej wypisane... Jest nagłówek głównie ludzie spisani na łupieżców umysłu i jest tam napisane oczywiście imię Kowala, myślnik Kowal zaginął, wygląda jakby się wyprowadził i gdzieś w nawiasie wysoki priorytet poszukiwań. Poniżej jest imię handlarza końmi, że jest handlarz końmi, nie żyje, kijanka zmiażdżona i poniżej są też wypisane w podobnej jakby w podobnym schemacie reszta imion, których jeszcze tam nie mają dopisków i robię tego kopię, po prostu szukam jakiegoś może sierżanta, może kogoś wyższego w hierarchii straży, żeby się z nim podzielić tą listą. I myślę, że na razie możemy wrócić do chaty, bo tam no, coś mieli parę osób coś zrobić, a potem mieliśmy jakieś inne plany, więc... Dobrze, więc docieracie do chaty, wchodzicie do środka i widzicie waszych towarzyszy siedzących przy stole z jakimś obcym elfem. Atro mógł go kojarzyć. Jak mi się wydaje. Ja w sumie mogłeś go widzieć, Atro, kiedyś. Gdzieś u Emmy, ale... Bardziej... Chyba raz w życiu go widziałem w momencie, jak mu przydzwoniłem, żeby dokonać porwania wtedy, jak jeszcze byłem w gildii. Mogło tak być, tak, tak. Mogło tak być, że... Że otworzyłem drzwi, a tam on i tylko dostał po łbie i za bardzo na niego nie zwróciłem uwagi, więc tak... A teraz łatwo go rozpoznajesz, bo siedzi do ciebie tyłem, nie? To sama perspektywa. Coś mi migło, tylko to było... Kurde, ile to lat było temu? No nie z elfem, więc... Dużo, ale wygląda tak samo. 5 lat temu, tak? Jakoś? Nie, 10. Nie aż to. Tak. No 10, bo Emma ma 16, a miała 6 lat chyba. A nie 11 koło? No, nie wiem, nieważne, dobrze. Kiedyś to tam było. Kilka lat temu. Tak, tak. Coś mi się kojarzy, ale to podchodzę i tak, dobry, a pan to? Leorio, on się tak delikatnie kłania. Przyszedłem pomóc wam w waszej osobistej sprawie, znaczy w sprawie Emmy głównie i Ili. Pomóc. A czemu? No, w gruncie rzeczy częściowo wychowywałem Emmę, więc no, szkoda mi jej i lubię Emmę, więc czemu miałbym ją na krzywdę narażać? Z wielu różnych powodów. Jakby pan wybaczy, że panu nie ufam, ale jakby za bardzo Emma się nie chwaliła znajomością pana wcześniej, nie wspominała chyba, więc... trochę tak dziwnie nagle. Wcześniej się pan nie pojawił, teraz się pan pojawia. Rozumiem, w toborze ojca Emmy przebywa pan i nagle pana sumienie dopadło, tak? Nie został pan na pewno wysłany. Nawet jeśli i tak mamy tam iść, więc tak, tylko czy będzie
tutaj jako... My chcemy jeszcze wrócić, słuchaj, Emma. Nie? To możesz mieć problem. Pomóc, czy... Nieważne, ja... Co mi mówię, że... Czemu mu nie wierzyć? Rozumiem, że od jakiegoś czasu trwa ta dyskusja i chyba zdążył was przekonać, tak? Nie, po prostu wie, jak się... Laura mówi, że wie, jak się dostać do obozu niezauważonym. Omijając najemników. Co może przyspieszyć sprawę? A nawet jeśli nie, to nic nie zmienia. W moim mniemaniu. No, za bardzo nic nie zmienia, bo pół godziny i to się tam dostanę niezauważony. Ale przynajmniej Laura będzie czuł się przydatny. Nie wiedziałam, że posiadacie aż takie umiejętności, a myślałam, że każda pomoc może się przydać. Jak najbardziej, tylko trochę tak pan wybaczy, ale no moja tutaj mam tutaj niewiarę w pana zamiary, ale dziwnie tak nagle spotkać kogoś z obozu, że tak powiem przeciwnika, który chce tak... Dobra, Adro, Maru dziś już. Słuchaj. Trochę wiary. Mhm. Moje marudzenie nieraz uratowało nam dupy. To akurat prawda. Posłuchaj, Emma starszych. Ten ostatni raz. I tak mam zamiar tam iść. No też bym tam miał zamiar iść. No właśnie. Miło by było, jakbyś poszedł z nami. I pójdę z wami. I z własnej woli nawet nie musicie prosić. Nawet jakbyście nie chcieli, to bym poszedł. I tak bym prosiła. Bardzo się z tego cieszę. Ili na pewno też będzie miło. Cie. Co ty? Czemu ty jesteś taka negatywnie nastawiona do tego? A no nie wiem. Ale przepraszam, z mojej osoby ci będzie niemiło, czy że musisz tam iść i będzie niemiło? Że muszę tam iść i że tam jest... brat Emy. Myślałam, że tylko jej ojciec. No. Nie musisz no to... tam iść. Ogólnie nikt cię nie każe tak w sumie. Tak, ale możesz mu dać jasno do zrozumienia strzałą w kolano. Następny, no nikogo nie będziemy krzywdzić, no bez przesady, no. Ale no, czy ja mówię, żeby strzała go zabijać? Strzała w kolano jest bardzo przekonujący. Weź sobie, podaj z Mordegardem rękę. Ja tylko mówiłem, że trzeba ich zaatakować. Ten też ledwo co usłyszał, o co chodzi, już chciał napadać na kogoś. Przepraszam bardzo. Nekromanta jeden. Ale kto pierwszy, kurwa, zrobił oblężenie miasta? Jakiś pieprzony kosmita, ten, mackowaty. A mackowate, ten, trebuś stawiały? Przepraszam, katapulta? Przepraszam bardzo, strzelali z tego? No, kurwa, akurat się zeszło, że nie, ale chyba byli, kurwa, w zmowie z tym. Ema, czy ty masz jakiś teraz sentyment do swojego ojca? Nie, żadnego, tylko nie wiem, po co ta dyskusja, no. Dobrze, pójdźmy tam, rozwiążmy. Idziemy, zobaczymy, jak to się... Zawsze. Jak to się... Co z tego rozwinie. Jak się rozwinie. Szykujmy się na rzeź. Miejmy nadzieję na uściski i kurwa pocałunki w policzku. Nie! Nie. Nie, szykujmy się na rzeź. Nie, mam nadzieję, że po prostu damy spokój. Emma, nie chcę się wtrącać. Nie znam to się nie wtrącaj. Nie znam twojego taty, ale on nie wygląda na kogoś, kto... Dlatego żyjemy siły perswazji. Przecież tego nie widziałeś, Morty. Widziałem skutki jego działań. To mi wystarczyło. Dobrze. A jakie były skutki jego działań? Które widziałeś? Kurwa, no... Nie ciebie się pytam. To, że wypierdolili z wami w ciemność, tak? Ukradli was. I trzeba was było odzyskiwać. Nie pamiętam nic takiego. Za to ja bardzo dobrze. Spytaj nie Jadka. Jedyne co pamiętam to jak Mordegard sobie smacznie chrapał, jak walczyliśmy z jakimiś oblachami. Się raz zdarzyło, raz. Byli do tego gotowi, tak? To akurat nie Mordegarda wina. Ty też sobie dżemkę ucięłaś, Illa też. Dobrze. Adwokacie diabła. Każdemu się zdarza czasem, a poza tym nie jestem diabła. Tylko... Nekromanty, okej. Nekromanty. Puh! Ruszajmy, póki ta
to coś nie jest jeszcze gotowe, więc możemy już ruszać po prostu. Dobra, to czekaj, ja wezmę, czekajcie, muszę wafla na szelki wziąć. Rani, dobra. Dokręciłaś te śrubki? Zmienię tylko buty, jak mnie zajebali i chcę wejść do siebie. Bo tak, chcesz dokończyć. W tych samych butach od... nie wiadomo kiedy. Tak, chcesz czynić honory i uruchomić? Tak. Mówi Mordegard, schodzi na dół. Płaszcz weź, bo będzie padać. Rozlegają się jakieś zgrzyty, trzaski, a potem słychać najbardziej creepy głos, jaki w życiu do was dotarł. W czym mogę służyć, panie? Kurwa, to gada. Przepraszam, ale to nie jest normalne. Czy tylko mi to nie pasuje? To nie jest normalne? Czy ja jestem dziwna jakaś, czy tylko mi to nie pasuje? Co to w ogóle ma być? No, Rosamunda. Tylko gadająca. Mordegard tak z dumą tak patrzy na wyłaniającą się za nią, za nim gaddemet, z tych schodów, wiesz, jaszczurkę. Teraz jej się tak oczka świecą bardziej niż zwykle. Tak coś przyświeca, takie tak. Masz wrażenie, że takie jakby bardziej miała ta oczka takie bystre, takie ten, przygląda się wam wszystkim. Może wyślemy to na pertraktację i nie wiem, to się dogada z twoim ojcem, mama. Nie jestem wyposażona w tak skomplikowane funkcje. Ale mogę zawsze spróbować. Czyli tylko mi to nie pasuje, tak? Tak. Jest to... No jakby chociaż jej zamontował, jak się opiekasz do tostów czy coś, to przynajmniej byłaby przydatna. Mam miotacz ognia. Będzie mieć. O, kiedyś. To na patyku wystawisz, to ci przypali. Albo dupę, jak będziesz za mało się starał. Taki motywator. Ja tam się nie boję. A skąd to w ogóle nagle gada? To ja! Ty nie gadasz, to gada, nie ty. To twój głos, Mordegard, jakiś zmieniony, czy co? Nie wiem, no chciałem, żeby brzmiała profesjonalnie, bo się śmiejecie ze mnie z nekromanty. No, o Rani przyszła i od razu... No i brzmi bardziej nekromancko. Znaczy nikt się z ciebie nie śmieje, po prostu... Mówi jak jest. Twierdzimy, tak? Oznajmiamy. No ale dobra, bierzemy to, bo to jest creepy i będzie robić robotę. Mówi, że wystraszy wszystkich. No, ja się tego boję. Robota już zrobił, Mordegard. Będzie robić robotę? Robot? Mnie tam nie ma. Ale co na koniec zadania mówić takiemu robotowi? Dobra robota? Siad, daj głos. Lepsza robota? Tosta. Lepsza dobra robota niż zła robota. Nie zrzuć skwarka. Wchodzę do swojego pokoju. Tam. A trochę schodzisz do środka i gdzieś na łóżku, na jego rogu praktycznie, znajdujesz jakieś zawiniątko w bardzo ładnym, takim jedwabnym materiale. Wygląda jak taka paczka, prezent. Przypomina firankę z domu burmistrza. Bardziej chusteczkę do nosa. No, możliwe, że gdzieś w domu burmistrza widziałeś podobny materiał. Okej. Idę najpierw do porozwalanej szafy przeszukanej. Zmieniam ubrania, bo całe są we krwi i niosłem trupa przed chwilą, więc tam to gdzieś tam rzucam w kąt. Jeszcze będzie czas na wyprowadzkę stąd. No i siadam w czystym, przynajmniej ubraniu. Sprawdzam, co to jest. Delikatnie. Wcześniej tego tu nie było. Sprawdzam za pułapkami. Bomba. Wybuchasz, koniec. Nie, ale tak serio. Odwijasz kokardkę, którą było to zawiązane i widzisz drewnianą szkatułkę, ręcznie robioną. Na górze są wyżłobione dwa serce,
I możesz ją normalnie otworzyć. Ma jakiś taki haczyk, który możesz tam otworzyć i podnieść wieko. I gdy to robisz, to w środku znajdujesz list. Wyślę ci jego treść, jeśli chcesz przeczytać. A jeśli nie, to nie. Już się boję. Ja też. Tam ten demon wyjdzie z listu. Nie wiem, czy czytać tak, kurde, na głos. I jak podnosisz list do góry, to tam w środku jeszcze był ten pierścionek, nie? Ze szmaragdem. Ze szmaragdem, no. Biorę. Przepraszam, ze szafirem. Pierścionek z szafirem, dobrze. Chowam gdzieś do sakwy z pieniędzmi. Chociaż nie. Owijam w coś i wtedy może tam w ten, żebyś nie obrysował monetami. Ładne pudełko masz, kurwa, na to. Dobra. Ale... Dobra, chowam do pudełka. Chowam tam list, zamykam. Zawijam jak to tam... Jak to jest z papieru, no to tam whatever. Jak to jest materiał płócienny jakiś, to zawijam z powrotem. I myślę, że zostawiam gdzieś tam na stoliku, gdzieś tam sobie kładę. I zmieniam buty, zakładam nowe może tak, bo chodziłem sobie boso i zejdę na dół. Ema już poczeka przed domem na wszystkich. Ktoś chce się naszykować jakoś na drogę, coś wziąć, coś zrobić, przebrać się? Ta ilość trochę ogarnia, a potem poszpera jeszcze w swoich rzeczach, czy ma tam jeszcze jakieś strzały gdzieś powywalane w pokoju. Telenor sobie obserwuje elfa. Przygląda mu się. No, wygląda na trochę zdenerwowanego, ale stara się trzymać. Nie dziwię mu się, Elmenor trzyma swoją twarz od jego twarzy, no to już jakieś 5 centymetrów. I mu się przygląda. Obchodzi go dookoła. Mordegard patrzy na Rosamundę i po prostu tak bije z niego blask taki dumny. Po jakimś czasie zbieracie się na dole przy samym wyjściu i ruszacie w stronę lasu. Mniej więcej prowadzi was, myślę, głównie elf, który do was przyszedł, ale wy też wiecie, w którą stronę iść. I czy coś będziecie po drodze rozmawiać, czy idziecie w ciszy? Ładna pogoda dzisiaj. Nie za gorąco, nie za zimno, tak w sam raz. No a tak, omary nie gryzą. W zasadzie zdarzało nam się walczyć już przy różnych sytuacjach, aury. Jaka pogoda jest dla was najlepsza? Nigdy nie walczyliśmy w deszczu. No, ale deszcz jest niedobry. Się wszystko ślizga. Zwłaszcza jak masz błocko gdzieś. Ale nie walczyliśmy też w śniegu? No jak? W śnieżycy. A jo, w śniegu walczyliśmy. Hello! Ale nie wpadają... Wpadał śnieg w tych górach? W niewpadającym śniegu. Jak te sowy. Ty chyba za mocno oberwałeś wtedy od tych... Etinów. Przecież taka śnieżyca była, że się iść nie dało przed siebie. Nie widzieliśmy nic przed siebie na 5 metrów. Ale wtedy nie walczyliśmy. No jak nie? Jak? Elmenor, no kuźwa. Nie pamiętasz tej walki, co nie dało się rozpoznać sojusznika od sowy i ja walłem sowodźwiedzia, Ila strzeliła też w sowodźwiedzia w sumie chyba raz, albo w siebie, sobie w stopę, nie pamiętam. Biały był, to go nie było na tle widać. Mordegard trafił Rosamundę. No! Nie pamiętam. Moje maleństwo. Bogowie, Elmenor, starzejesz się. Nie, Elmenor się w pewnym momencie wyteleportował chyba i chyba go ratowałaś, bo zniknął. Ominęło go coś. Coś z wysokością było, no. Coś kojarzę. Emma idzie w ciszy. Tak, myślę, Elmenor, że to nie świadczy dobrze, bo ty masz być poetą, pamiętać różne rzeczy, opisywać się, a ty już takie zaniki. No właśnie chyba to wynika z tego, że ja bardzo dużo rzeczy muszę pamiętać. I po prostu moja głowa pozbywa się wspomnień, które nie są potrzebne.
Co zapisane na papierze nie musi być w głowie. Jeżeli to zapisałeś, to tak. Jeżeli nie, no taka epicka, bardzo ciężka potyczka w śniegu. Może to lepiej takiej nie opisywać. Lepiej zapomnieć, co tam się działo. Tak. Najwyraźniej nie było to warte opisania. Ale komary nie gryzą. Nie, ogólnie no Fister jest bardzo miły klimat. Idziecie więc dalej. Już dotarliście do lasu, już kawałek drogi też przeszliście lasem. Rozmawiając po drodze o pogodzie, o walkach swoich, które kiedyś stoczyliście razem lub osobno w różnych pogodach, klimatach, warstwach i terenach. I faktycznie jesteście w stanie stwierdzić, że wasz przewodnik prowadzi was mniej więcej w tamtą stronę, w którą mieliście domysł, że obóz jest, bo tam po drodze widzieliście te ślady. Które, no, taka... Pora dnia jest taka... No teraz już będzie takie popołudnie powoli się zbliżać, bo wstaliście tak, no, teoretycznie między 10 a 12 jakoś, no i zanim zjedliście, zanim tam ten, no to pewnie teraz koło 3 jest coś takiego. Jeszcze nie jest jakoś super ciemno, jest w sensie, nie jest ani super jasno, ani super ciemno, jest tak... Dobrze, już. No. Wystarczyło. Proszę. Idziecie więc lasem. Jeśli chcielibyście się ewentualnie rozejrzeć, czy faktycznie idealnie w dobrym kierunku was prowadzi wasz przewodnik i czy niczego nie widzicie po drodze, to możecie sobie rzucić na percepcję. Kurwa, w drugą stronę zawracam. Nie wiem. 1. 8. 16. 17. 19. Kiedyś żeśmy rozmawiali, że bez sensu na krytyczną porażkę dawać coś zupełnie odmiennego, więc nie będę ci mówić, że uważasz, że nie, no kurwa, to nie tą stronę, czy coś bez sensu no, to dawać. No, wydłużyłoby trochę. No, więc bez sensu. Więc myślę, że po prostu gdzieś po drodze zamyśliłem się o jakimś pierścionku, nie wiem. Tak, może za bardzo ten list siedzi ci w głowie od Emmy i za bardzo to, co tam znalazłeś w pokoju i po prostu idziesz gdzieś z tyłu i patrzysz tak na plecy Emmy, czasami się za bardzo wpatrując, no tak zerka w twoją stronę w którymś momencie i wtedy udajesz, że wcale nie patrzysz się w jej stronę, tylko szukasz. Elmenorze, ty nie dostrzegasz nic ciekawego poza zwykłą dróżką jakąś leśną, którą sobie idziecie i drzewami. Mordegard, Emma, ile wy jesteście w stanie stwierdzić, że tak, to na 100% jest dróżka, którą kiedyś widzieliście, gdzie były wydeptane te ślady najemników i jednego konia. Się kłóciliście o to, czy to rycerz, czy co to. Tak, to było. Ale po drodze nie zauważacie, żeby ktokolwiek się na was czaił, albo żeby jakieś pułapki były ustawione. Jest cisza, spokój. Normalne dźwięki lasu, szum wiatru, jakieś zwierzęta. I w którymś momencie elf odbija trochę w prawo, między drzewa bardziej, żeby nie iść już tą główną ścieżką, mówiąc wam, że już zbliżacie się do obozu i najlepiej by było troszeczkę zejść z tej głównej drogi, która prowadzi bezpośrednio na ten obóz praktycznie, a jak pójdziemy tutaj bokiem, to wtedy dojdziemy do tego miejsca, w którym on wtedy uciekł. Czy ktoś ma coś przeciwko? Ja ma nic. Dobrze, to sobie przerzucę już mapkę. No, czyli jednak bitka. Niekoniecznie. Więc... Ale może. Kto wie? Idziecie gęstymi zaroślami. Musicie trochę się przedzierać między gałęziami, rzekami, drzewami, ale w którymś momencie jesteście w stanie dostrzec delikatny przesiad już przed sobą. I nawet Emma, Mordegard i Ila jesteście w stanie usłyszeć jakieś dźwięki przed wami, powiedzmy. Bo to jest troszeczkę tak na skos na lewo, nie? Ale prawie, że przed wami. I słyszycie jakieś rozmowy.
są rozmowy najemników takie niczym takim ważnym, nie? Typu właśnie coś, jak wy rozmawialiście o pogodzie, o jakichś bitkach, o jakimś piciu, o tym, żeby sobie odpoczęli, już trochę są zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. I idziecie dalej jeszcze, kawałek prosto. Potem zaczynacie odbijać już w lewo. I widzicie taki delikatny spad ziemi w dół. No nie jest to jakoś mocny, ale prowadzi was kawałek w dół. I jak z niego schodzicie, to tam zaczyna przerzedzać się już las i jesteście w stanie dostrzec obóz. I w tym obozie widzicie kilka namiotów rozstawionych. Widzicie też kilku najemników. Jak tak zaczynacie sobie liczyć, to faktycznie jest ich tam 10. Tylko, że oni się tam przemieszczają w jedną, w drugą stronę, patrolują gdzieś teren okoliczny. Raz patrzą się trochę bardziej w waszą stronę, trochę gdzie indziej. Na razie nie jesteście w stanie, czy jesteście w stanie stwierdzić, że oni was nie zauważyli. Widzicie jeden większy namiot, który, jak zgadujecie, jest namiotem ojca Emmy i jest on od waszej strony ustawiony. Jak macie ten spad w dół, to potem jest też kawałek wejścia w górę i zaraz za tym wejściem w górę ten namiot się gdzieś zaczyna, więc samo to wejście trochę was gdzieś będzie zasłaniać, więc dzięki temu możecie podejść bliżej tego namiotu tak, żeby was z obozu faktycznie nie zauważyli od razu przynajmniej. A trochę rozejrzeć się po koronach drzew? Bo to jest mniej więcej w okolicy, gdzie wcześniej, jak śledzili pewną grupę do podobnego obozu, to ktoś się przemieszczał po takich zawieszonych pod drzewami linach. On też wynajął tych gildii bez twarzy, więc rozgląda się, czy w okolicy nie ukrywa się ktoś, kto nie jest samymi najemnikami, ale z jakichś innych ugrupowań. No, możesz sobie rzucić na percepcję jeszcze raz. Myślicie, że jak ktoś by od drugiej strony narobił hałasu, to wszyscy by potem pobiegli sprawdzić? Jeżeli to są dobrzy najemnicy, to pewnie nie. Są dwóch i koniec. A twój tata chyba wynajmuje dobrych. Drogich, niedobrych. Czasami to się jednak zazębia. No słuchaj, moja gildia miała dobrą taktykę na porwanie was. Byliśmy lepsi, ale mieli dobrą taktykę. A to nie zauważysz nic, co by ci się rzuciło w oczy w tym momencie? No bo nie wiem, czy tam po prostu wejść, czy odwrócić im uwagę i wtedy wejść, no. Jak będziemy wchodzić, to na pewno Rosamunda i Sowodźwiedź zostają tutaj. Co? No, czemu? A będzie się skradał ten wielki biały kloc? No, i ten drugi metalowy kloc? No dobrze, no nie. Może ja zostanę z nim. Ja to tam sobie wyciera spocone ręce ze stresu o spodnie. No myślałem, że taki był plan, żebyś tu zakraść. Tak? Tak. Dobrze. Jak proponuje pan elf. Dobra, w Sowodźwiedź potrafi tu zostać i na gwizda przybiegnie. Rosamunda na krzyk, więc dobra, może też poczekać. No nie wiem, no, po prostu jest nas sześciu plus zwierzę i nekromantyczny twór. Po prostu automaton. Jak go tam nazwałeś, tak go nazwałeś, ale... W każdym razie w 8 tworów będziemy się skradać. Przecież to, jak ich jest 10, a my w 8 chcemy się zakraść, no trochę przesada. Mogę iść pierwsza sama i będziecie po prostu ubezpieczać. Nie puszczę cię samej. I wchodzenie w pojedynkę, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Przecież nagle nie znikną. Ale ty możesz. Wątpię.
Słuchaj, w podobnym obozie wparowałem kiedyś do namiotu, a ziutka, za którym biegłem, nie było. Bo się okazało, że miał podkop. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Mogą mieć jakiś portal ustawiony, coś, jakieś... To najemnicy, niemogowie. A... Dobra, idziemy. No i ja chętnie się zakradnę, tam pogadam. Znaczy, poobserwuję twoją rozmowę z twoim ojcem. I ewentualnie dam mu w ryj. Jakby coś pyskował. Emma się zaczyna skradać w ich stronę. A ja cię jeszcze zainspiruję. Poklepię cię w ramię. Dasz radę. Wszystko będzie okej. Okay. Czujesz się zainspirowany. Na. Nyna, nyna, nyna. Na, 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 na. I na, robię do... pod namiot. Skradanie się. Skradać. Czy ktoś jeszcze się skrada, bo będzie grupowy wtedy? Skradam się. Ja się zakradnę. Tak. Czyli w piątkę się skradamy. Czy elf ma zostać, czy ma się z wami skradać? Właśnie on pyta, a mi z wami? Możesz zostać. No jak uciekłeś z tego obozu, no to chyba nie chcesz się tam dostać z powrotem. Tak, ale może byście mnie to chcieli. Ale nie chcecie... Może zostań tu na razie. Ale nie dotykaj wafla. Wafel nie dotykaj. Nie gryź. Odsunę. I odchodzi parę kroków. Wafel ten jest w porządku. Tego nie ruszać. Nie będzie cię dotykał. Nie będzie cię głaskał. Nie bardziej. O Rezamundzie też mu mówiłaś, nie? Nie. Mam nadzieję, że go ją zje. I zaczną się składać. Ona się zacznie bronić. Ona skarbie ten, jakby coś, to tak, wiesz, tak nieśmiertelnie, nie? Weź go, przytrzymaj albo co, połóż się na nim. Nie no, wafel to w kącie będzie dobrze. Skradanie się od wszystkich, poproszę. 14. 20. 20. 4. 10. Bo kurwa, dzisiaj nie mam rzutów. No to wychodzi, że... Jak będzie potrzebny jeszcze jeden sukces, to mam inspirację, jak coś. Mhm, przydałby się. No, to przerzucę. Dobrze. Ale wystarczyło, że połowa weszła, aj. No tak. No, czy no to 14 weszło? Jest takie... Ale nie podała się z tego rzutu, czyli było 10. Czemu 10? No bo nie podała się z tego rzutu. To ja sobie rzuciłam 22. Na to. I miałam 18 na kości, więc... Już jest. Już jest, tak. Zakradacie się? Możliwe, że chwilę mieliście problem, jak mieliście tam wejść pod tą górkę i w ostatniej chwili zauważyliście, że jeden z najemników spogląda się w waszą prawie stronę, i nie zauważając was jeszcze, ale gdybyście się ruszyli i przeszli dalej, to mógłby was zauważyć, więc tak w bezruchu chwilę stoicie, czekając, aż się odwróci. W końcu, po dłuższej chwili, która trwała po prostu dla was całą wieczność, on się odwraca i zaczyna iść w drugą stronę, a wy możecie przejść w stronę tego namiotu. Idziecie. I nawet, o dziwo, ten namiot ma wejście z tyłu też, które teraz jest zamknięte. Otwieracie, czy... Ja chcę spojrzeć, bo tam od frontu tego, tam gdzie jest wejście, tak, otwarte. Jest tych dwóch strażników. Tak, no. Ciężko będzie się koło nich przejść. Raczej tak. Dobra, to ja po prostu Emma spogląda po wszystkich. Głównie na Atro. I jak ten nam... W sensie, jak to zamknięcie jest... W sensie, jak to wejście jest zamknięte? W jaki sposób? W sensie, jakiś guzik, na jakiś sznurek? Zawiązany? Jest taki gruby sznur, który jest zawiązany jakimś węzłem. No dobrze, to biorę po prostu... Atro. Ja chcę się przyjrzeć namiotowi. W środku się pali światło?
No tam może być ciemno dosyć w namiocie, więc tak, tak, widać jakąś małą lampkę w środku. Dobrze, to czy od tej strony ile cieni widać w namiocie? 2. Okej. Okay. Jak pokazuję, 2. Emma bierze miecz. Emma bierze miecz. Rości na ten węzeł i po prostu rozchyla. No, że tak tylko, żebyś tam zerknął, czy chcesz wejść? Otwieram, bo w sensie domyślam się, że reszta nie jest, po prostu za mną stoi i wszyscy widzą, jak tylko gdzieś po bokach pochowani. Więc tutaj odchyla cała siebie, żeby ten... Dzień dobry. Widzisz swojego ojca i swojego brata, którzy siedzą przy takim stoliku, na takich krzesełkach i coś tam sobie przeglądali w tym momencie. I jak wchodzisz, no i mówisz, to oni się odwracają oboje naraz w twoją stronę i opisz mi, jak oni wyglądają. Czemu ja? To są twoi NPC. No, ej! To twoi NPC właśnie. No właśnie. Dobrze, ja jestem już w grę. Jeden NPC może być... Dobrze, więc starsi mają pierwszeństwo, więc mój ojciec, mężczyzna około 50. Niezbyt okazałych rozmiarów wzrostu, około 10 m60. Szczupłej postury, siwe włosy z łysiną, taką okazałą łysiną na górze. Duży, sumiasty wąs. Głównie takim rzucającym się w oczy pierwszym charakterystycznym jego rzeczą to jest wielki sygnet. Prawdopodobnie rodowy na jego ręce. A druga postać to również mężczyzna, także dużo młodszy, 23-letni Hamed, syn Rodiana, brat Emmy. Troszkę wyższy od ojca, 1,70 m, dobrze zbudowany, żeby nie mówić, że otyły. Długie, krótsze czarne włosy, takie do ramienia, przetłuszczone oczywiście. Pucowata buzia. Nie do końca wykształcony zarost, taki jakiś nastoletni meszek do buzi. No i pewnie ma coś w ręce i coś podżera. Pewnie mają jakieś, ogólnie jakiś talerzyk leży z jakimś mięsiwem i on pewnie ma jeszcze jakąś pałkę od kurczaka. Dokładnie. No, o, Emmo. Czyżbyś sama do nas przyszła i w końcu znudziła ci się twoja tułaczka poza domem? Tak, znudziło mi się uciekanie. Chowanie się. Chyba czas to rozwiązać. Jedynym rozwiązaniem to chyba jest to, żebyś wróciła do nas. Twoje nie sądzę. Wstaje. Ja oczywiście mam w jednej ręce miecz, w drugiej trzymam cały czas otwarty część namiotu, nie? Czy ktoś się wychyla jeszcze, czy na razie już słuchacie sobie tej wymiany zdań? To jest namiot, nie ściana, więc przypuszczam, że dźwięki docierają do nas dosyć dobrze. Tak. Więc Mordegard siedzi w krzakach i słucha. Z wielkim zainteresowaniem. Ja myślę, że dość blisko. Nunchaki w lewej dłoni, pięść już prawa, może nie jako pięść, tylko już tak gotowa, już kij w niej płynie. Ja myślę, że też tam gdzieś ukryty za tą niepodniesioną połą jestem i w razie co już tryb dyplomaty uruchamiam, gdyby trzeba było wchodzić tam i przemówić im do rozsądku. Ile robi za tło 2 metry dalej? I krzywi się, jak tylko widzi mordę tego Hameta. Czyli ciebie też widać. Tak, widać mnie, tylko ja jestem z tyłu i Ila jest po prostu przykrzywiona. Jest tak samo obleśny, jak był. Dobrze, więc widzisz, jak brat Emmy zaczyna tak iść w stronę tego przejścia w namiocie i próbuje tak Emmy kawałek odsunąć. Nie, on jak próbuje się zbliżyć, to ja wyciągam miecz w jego stronę, żeby się nie zbliżał. Ej, 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 co ty? Do swojej przyszłej żony chciałem podejść. No to cofnij to tłuste dupsko i siadaj. Nie będziesz mi rozkazywać. Nie, milczę, wymownie mówiąc oczyma.
Jak ja widziałam, że on się ruszył, to ja to pierdzielę, ja ściągam łuk z pleców i zaczynam mierzyć w jego stronę. Ja widziałam, że on wstał i zaczął się pchać. On tak podjada tą pałeczkę kurczaka do końca, tak rzuca tą kostkę za siebie i tak... To po co tu przyszliście? Odzywa się już twój ojciec. Dowiedzieć się, po co ci jest potrzebna i w sumie ile też. Po co te wszystkie... To wszystko. Tyle pieniędzy marnować. Cóż, dobrze powinnaś wiedzieć, dlaczego jesteście mi potrzebni. Ale nie wiem, dlatego się pytam. Ila, wiadomo, ma rodzinę, ma pewne możliwości, które by mi się przydały, jakby była dalej, jakby była żoną twojego brata. Ale nie będzie. Ale byłaby mi potrzebna, dlatego was szukałem i będzie. Nie ma tak, że nie. Prędzej czy później będzie. A ty? No cóż. Potrzebujecie dla swoich celów, więc zostaniesz tutaj. Nie opuścisz tego obozu. Masz dwie opcje. Odejść stąd, zapomnieć o nas i sobie radzić ze swoimi problemami, ze swoimi celami samemu we w swojej komnacie. Albo ty nie odejdziesz stąd nigdy i zostaniesz tu na wieki. Grozisz własnemu ojcu? Nie jesteś już moim ojcem. No jakbyś, nie pamiętam, żeby to się zmieniło. No to polecam iść do jakiegoś, nie wiem, medyka czy coś, żeby na pamięć coś przepisał. To, że uciekłaś, nie oznacza, że możesz sobie od tak... Dobra, popatrzeć. Powiedziałam, co mam powiedzieć. Nie interesuje mnie, jakie ty masz zdania na temat. Nie jestem twoją własnością, Ila, tym bardziej. Wybieraj, albo będzie tu rzeź i już tu zostaniesz i te twoje pieniądze będą, będziesz sobie mógł. Już nic nie będziesz mógł. Albo sobie będziesz żył i sobie znajdziesz inne zajęcie. Wychowałem cię, miałeś... Nie wychowałeś to... mnie ty, tylko Leorio. Otro tak powoli, tak. Wyjrzyj sobie na... Nie ma chyba zastraszania, jest na perswazję? Czy jest zastraszanie? Jest. Jest zastraszanie. Ej, jak Emma to mówi, to czy ja mogę zadeklarować, czy sobie biznes szał, tam kurwa coś strącę im ze stołu? Dawaj, jak możesz, ale weź sobie rzuć na atak, żeby zobaczyć, czy nie trafisz kogoś po drodze ewentualnie. Emma. Nie, no 16. No to myślę, że może nawet gdzieś tą lampkę uderzasz strzałą i ją niszczysz i ona, no może nie zaczyna się pożar czy coś, ale po prostu gasi. Gasi światełko się. Ja wzmacniam efekt Emy. 17. Ja myślę, że będzie z ułatwieniem, ale to nie zmienia nic. Jest 17. Ale to i tak jest całkiem dobry wynik. Widzisz, że jego postawa troszeczkę się zmieniła. Dalej nie jest do końca przekonany. Opuszczam miecz. Nie jestem pewien, czy powinienem mam dać tak po prostu. Ale ty nie masz tu nic do gadania. Czy ty masz? My nie jesteśmy twoją własnością. Jakby nie było, dzięki mnie w ogóle jesteś na tym świecie, więc... No wow, i co teraz mam się kajać przed tobą i oddawać moje życie, bo tak? Dlaczego matki nie uratowałeś? Powinieneś chociaż trochę szacunku mieć do mnie. Powinnaś mieć chociaż trochę szacunku. Gdybyś był może dobrym ojcem, to bym miała. Myślę, że byłem wystarczająco dobrym ojcem. Twój brat jakoś mnie nie opuścił i do tej pory sobie jakoś radzi. Tak, jakoś to jest bardzo dobre określenie na to, co ten obraz rozpaczy pokazuje. Więc powiesz w końcu, do czego ci jestem potrzebna? Powiem ci. Dzięki tobie, gdybym mógł w jakiś sposób wykorzystać to, że jesteś w moim domu, mógłbym dzięki tobie nie stracić dużej części swojego życiowego dorobku i dużej części swoich ludzi. A dlaczego ty je w ogóle tracisz, bo mnie nie ma?
Byłaś pewną kartą przetargową i dali mi ultimatum, żebym cię przeprowadził. A jak nie to... Ty się dziwisz, że nie mam cię szacunku. Gdy swoje dzieci uważasz za karty przetargowe? Jesteś bezczelny. Nie było innego wyjścia. Było, oczywiście, że było. Mogłeś unieść się honorem i wziąć na barki swoje czyny. I bronić swojej rodziny. Co mi chciałaś? Wolałabyś mieszkać pod mostem przez całe życie? Tak. Na pewno. Pewnie jakoś, później jakby. Jakoś w tym momencie, przez ostatni czas nie mam problemu spać po jaskiniach, po lasach. Wolałabym mieszkać pod mostem i mieć kochającą rodzinę. No pewnie jakbyś mieszkała pod mostem, to byś się zastanawiała, dlaczego nie masz żadnego domu. To by było, jakbyśmy mieszkali pod mostem. Ja bym cię prosiła jeszcze o rzut na perswazję, bo to był całkiem ładny rzut, te 17, ale minimalnie, chyba że wolisz dalej na zastraszenie. 24, kurwa. Co powiesz na to? Przyznam ci, że argumenty dajesz całkiem dobre. Chyba nie chce mi się użerać z takim dzieckiem jak ty. Jak dla mnie, ja mogę być dla ciebie martwa. Mnie to już nie interesuje. Albo w ogóle mogło mnie nie być. Jak ci tak będzie lepiej? Daj mi po prostu i spokój. Widzisz też jak Hamed, twój brat Emmo, tak robi dwa kroki do przodu, ale twój ojciec tak kładzie mu rękę na ramieniu i go zatrzymuje. I go tak z powrotem do tyłu przesuwa. I nawet nie musi nic mówić, on po prostu pokornie saje do tyłu. Ile nie przestanie mierzyć, kurwa, w jego kierunku. Emma schowy miecz, zerwie na szyjnik, swój radowy i rzuci mu po prostu pod nogi, odwróci się i zacznie odchodzić. On podchodzi sam, kawałek, bez broni żadnej wyciągniętej w stronę właśnie wyjścia do namiotu, którym wychodzicie, tylko po to, żeby po prostu dać znak swoim najemnikom, żeby zostali na swoich miejscach i tak wychodzi, patrzy się na całą resztę i tak... Ja w tym momencie, jak on podchodzi tam, to tak wstaję, tak się patrzę na niego z góry, uśmiecham się. Ja chcę się ogólnie odwrócić, oczywiście już schowany miecz, wziąć ile pod rękę i odejść z nią. Tak jak tą samą drogą, tylko że już nie skadając się, tylko normalnie odejść z powrotem tam do lasu. To jak będziemy się kierować? No ja daję Emię się pociągnąć, jeszcze sobie zagwizdam, żeby mi sowodźwiedź przyszedł. Ciągnie do stanowki. Ty idziesz ze mną. Ogólnie też słyszycie jeszcze za sobą rozmowę, jak brat M zaczyna marudzić na to, że jego żona właśnie odchodzi i że jej nie zatrzymał i w ogóle, a ojciec tylko tak, weź już się zamknij. I tyle. Na tym się kończy rozmowa. Ja odchodzę ostatni, patrząc się ciągle na niego. Idę tyłem do reszty, że idę tyłem, nie? Cofając się. Patrzę się na niego i tylko mu tak jeszcze mówię, że do miasta też nie próbuj zaglądać, bo po jednej rozmowie już wystarczy. Już następnych nie będzie rozmów. Zabierz się z całym obozem. Nie próbuj oblegać miasta. Do widzenia. Oby nie. Czy on mógł cię kojarzyć? Chyba tak, bo chociaż nie, niekoniecznie. Bo gildia działa tak, że łączników, on się nie kontaktuje z ludźmi, którzy wykonują zadanie, więc... No, on tylko patrzy po prostu w twoją stronę, nic nie mówi i dopiero później właśnie słyszycie tam rozmowę z bratem M. I oni też się chowają do namiotu. No, ja sobie... Tak parę razy machnę nunczakiem, złapię pod pachę i się odwracam i idę za resztą. Też możesz sobie rzucić na zastraszanie, Atro? Dodatkowo. Z dzisiejszymi rzutami. 19. Ale 19, więc ładnie. On dalej jakby nic nie zrobił, po prostu tylko się schował w namiocie razem z swoim synem. Najemnicy no, stali, tylko patrzyli się, jak odchodzicie, ale nie atakowali was, dali wam odejść. I wracacie z powrotem tą samą drogą w stronę
miasta? Oddalacie się kawałek od obozu? Co robicie? Widzisz, Ila, nie było tak źle. No jak nie? Widziałam twojego brata, jest jeszcze brzydszy niż był. Raz będzie mi się śnił po nocach. Chyba jest ogólnie od listonosza, wiesz? Co? Nie, nic. Dobra robota, Emma. No mówiłam, że trzeba tylko porozmawiać. Użyć siły perswazji. A wy od razu byście napadali, kuźwa. Na kromancie. Widzisz się. Wcale nie, bo to była twoja sprawa, więc ja bym się nie wtrącał i się nie wtrącałem. Po prostu zakładałem, skoro, że... mówię o tobie. A kogo nazywasz pierdolonym nekromantą poza mną, Emma? A ja powiedziałem teraz pierdolony nekromanta? Nie, po co się burzy? Wymamrotałeś sobie to pod nosem. A teraz udajesz, że nie i że ja nie słyszałem. Przez chwilę Emma mogła zauważyć, jak się Atro trochę zaczynają szklić oczy, ale jak się Mordegard odezwał, to już mu przeszło. Ale i tak położy ci rękę na ramieniu, powie: jestem z ciebie dumny. Świetnie ci poszło. Mnie się zaczynają ręce trzęść z nerwów. Dobra, chodźmy do miasta. Chodźmy do miasta. Tam puszczam, przyspieszam kroku, żeby mi nikt nie widział twarzy. Idę. Gwizdając sobie. Po drodze gdzieś elf dopytuje was mniej więcej, jak poszło spotkanie i mam nadzieję, że ktoś mu coś chociaż mniej więcej powie, że udało się dogadać i tyle, nie? No mogę mu opowiedzieć ogólnie całość, jak to wyglądało i że mam nadzieję po prostu, że weźmie z tego swojego czarnego serca i... Czasem nie można mu w 100% zaufać, ale miejmy taką nadzieję. Może ma jeszcze szczątki honoru. Myślę, że już mu całkiem mocno splamiłaś ten honor, więc ciężko będzie go odbudować. To nie, ona nie zaczyna. Wracacie w końcu do... niedaleko pada jabłko od jabłoni. I Emma zaczyna iść taka radosna. Pozbyliście się jednego z waszych największych problemów życiowych, że tak powiem, które goniły was od jakiegoś czasu. Wracając do miasta, w o wiele lepszych humorach, wracacie do chaty, gdzie odsyłacie waszego nowego towarzysza. Może on chce zostać w mieście, na przykład osiedlić się tutaj, co on ma tam robić, szukać gdzieś. To będzie mu wygodne. No on jakby nie zna innego życia niż bycie kamerdynerem służącym, tak więc dla niego będzie ciężkie przyzwyczajenie się do bycia wolnym człowiekiem. Polecam mu zatrudnić się na przykład w karczmie. Albo burmistrza. Może jako barman robić, jako może burmistrz ma jakąś taką obsadę. Nie będzie burmistrzowi usługiwał. Dobra, ma swój też swój honor. Zawsze za dobry zarobek w karczmie z ludźmi. Ale burmistrz już nie jest wilkołakiem. Ciebie będzie pilnował. Co? Aha. Co? Co? No, koteczka nie będzie mu źle. No nie, nie będzie mu źle. No. No dobra. Więc zaprowadzacie go po drodze pewnie gdzieś do karczmy, żeby go przedstawić karczmarzowi. On na pewno też się tutaj przyda, żeby posprzątać cały ten burdel i odbudować tę karczmę. Każda para rąk jest na... Dokładnie. Więc na pewno karczmarz przyjmie go z otwartymi ramionami i da mu coś na przebranie. Pewnie jakieś coś ze swoich rzeczy. Co prawda elf jest raczej trochę wyższy niż on, ale da radę, bo elf jest dosyć szczupły, więc może nawet trochę wychudzony. A wy udajecie się do swojego domu dokończyć swoje codzienne sprawy, dać sobie trochę spokoju, pogadać może sytuację, która się wydarzyła. Nie ma co gadać, trzeba opijać. Mogło być i tak, przyjście przez karczmę. Karczmarz mógł wam dać całą po prostu
kilka butelek czegoś do picia i mogliście wziąć to do domu, żebyś tam upić. Przecież gdzieś przypadkiem jakąś beczkę natknęliśmy się na jakąś zamkniętą beczkę. Taką tak, niepilnowaną. Jak szliśmy od zachodniej bramy, blisko jest jakaś taki nie rzucający się za bardzo spalony dom, w której jest parę beczek, chyba jeszcze, o ile Elmenor z Illą wszystkiego nie wychlały. Wszystkiego nie wychlali. Wtedy z duchem. To może tam nawet coś się znajdzie. Jakieś stare, beczkowane wino. Mogło tak być, bo raczej nie wychlali wszystkiego, bo wtedy chyba wzięli tylko jedną butelkę. A może znaczy, coś jeszcze się mocno... otworzyli i się schlali całą beczką, a tam było parę takich, nie? Chyba. No jakoś tak było. No jedną z kilku rzeczy, które tam były, otworzyli, więc nie wypili wszystkiego, wypili tylko jedną tą rzecz. Więc drugą faktycznie mogli się wziąć, trochę wam zajmie przytachanie tego do swojej chaty, ale bez problemu to zrobicie. Zabieracie więc tą beczkę z tego dawnego spalonego domu, w którym kiedyś uratowaliście ducha. Idziecie do swojej jadalni, kuchni, otwieracie ją, nalewacie sobie. A co, jak nie mamy kufli ani nic w domu? No bo byliście po drodze w karczmie, więc zgarnęliście z karczmy pewnie jakieś kubki, zapytaliście się, czy karczmasz jest w stanie pożyczyć, póki nie kupicie swoich i wzięliście je. Ja co? Mam odniosę. Zamiast pomagać odbudować miasto, to rozszabrują. Dokładnie tak. Mordegard. Uratowaliśmy to miasto, należy nam się. Mordegard przysięga w duchu, że to jest teść Atro, więc... Wszystkie naczynia, słuchaj, wszystkie kubki, wszystko już będzie tylko z metalu w tym domu. Ale teść Atro mi mnie dał na wejście. Jeszcze tak nie było, więc... Więc nalewacie sobie, wypijacie już tam drugi, trzeci kieliszek, siedzicie, rozmawiacie, proszę bardzo. No dobra, Atro, to gdzie ten pierścionek do tej triny? Kupiłeś się już coś czy nie? Będziecie się żenić czy nie? No, jak się kapłan znajdzie, jakaś kapłanka nowa... A tak, bo co inny nie żyje, a ja mam obok. A Elmenor, nie chcesz pograć, bo tak na smutno będziemy. Ale czemu na smutno? Bardzo fajnie. Ale to Elmenor, bo chcesz pograć. Pośpiewać. Ale... Może niekoniecznie śpiewać. Nie? A, no to nie. Tu porty. Jak nie, to nie, no. Portuje. No bo ciężko jest grać na flecie i śpiewać, no. Tak mi się wydaje. Ale mam też jeszcze inne instrumenty. A harfę? Przez harfę to mnie gadał? To podejrzana harfa. Ty nie wyciągaj tej harfy. Bo ona jest... A tutaj plaża jest. Wiesz, Atro? Naprawdę? Pierwsze słyszę. A nie, ale jakbyś Trynę zabrał na łódkę, to by ci kapitan mógł się tu udzielić. Ta, tylko statek zniknął. Z takim mackowatym jednym. Znaczy, macki się rozpłynęły, ale no tak. Statek jest, tylko kapitana nie ma. Kapitana nie ma. Ale był tam barka, cośmy płynęli. No nie będę, kurwa, krasnoluda jakiegoś pytał, co łowi ryby. Jest właśnie. Kapitanem sam sobie. Ila, jakiegoś krasnoluda. A ten się czuje obrażony? Ale nie musisz, bo nie wyzwałem ciebie od jakiegoś nekromanty rybołowczego, tylko no. Chyba... No ty nie jesteś nieprzeciętny krasnolud, a to był tam jakiś tam byle jaki krasnolud. Emma. O, to Mordegard ci udzieli ślubu. Okej, okay. Muszę? A nie chcesz? Nie. Nie wiem, ja się lepiej chyba dogaduję z robotami. Ale to pierdolnie. A ja się zastanawiam. Ślub? Się zastanawiam. Gdzie jest kurwa niejadek? Ktoś go widział? A oni w ogóle, a może oni dość nie mogą do tego miasta, kurwa, i to. Ja po nich poszedłem i niejadkowi powiedziałem, żeby zaprowadził Orani tutaj. Sprawdź pod łóżkiem, czy on nie siedzi u ciebie w pokoju. O kurwa, może faktycznie. Nie idę tam. Pójdę do łóżka. Niejadek! Słyszycie to panie z góry, tu, tak? Gdzie się tutaj był? W pokoju? Mówiłem? Co zrobiłeś? Sprzątałem w domu. Z sprzątaczka jesteś? Chodź się napić. O, dziękuję. Dobrze, że jesteś niejadek, a nie pijek. Ej, ale tych kubków, to żeśmy wzięli za mało, tutaj jadka to nie ma. Były dwa w domu. Jest.
A w domu dwa były. A, to masz nie, tam. Ogarnij ze ocalały. Dwa ocalały twój. Weźmie fiolkę, ale mi po alemi będzie. Fiolkę po truciźnie. A te, tak. Strasznie piecze więzik. A Gniadek jest gnomem czy goblinem? Goblinem jest. A to aż tak się spiłaś. Bo tu nazwy mi się mylą. A Elmenor to jako poezję znalazł? Na jakąś nekromancką tam, czy coś, co by się z Mordegardem dogadał. Kółka mogę wam poczytać. No co? To dawaj. Kółka nekromanckiego. No mówię przecież. No dawaj, Elmenor, recytuj. Jakbym poszło, no chyba dobrze w sumie, Atro do po mnie przyszedł. Dobrze, żyjemy. Tylko ta poezja jest nekromancka. To ja, że ci się spodoba. Nie, bo ja nie jestem nekromantą. Chyba. Myślę, że nie. Zobaczymy, może to jakoś zadziała. Pogrążone wibracje i tak dalej. Ja nie jestem nekromantą chyba, bo się... Właśnie, pogrążasz się, bo sam nie wiesz, więc... Się zastanawiam, bo mi wszyscy mówią, że jestem, więc sam już czasem nie wiem. I tak siedzę i się zastanawiam tylko. Nie? To może jak nie wiesz, to bądź albo zostań, albo nie bądź, nie wiem. Też nie wiem. Dawaj, kuźwa, kiedyś słyszałem, że jak się zastanawiasz, to jesteś. Czy coś takiego. Ale więc jak się trupów. Zastanawiasz, nie, czy jesteś nekromantą, to jesteś nekromantą. Nie lubię trupów, chyba że takie, które sam zrobiłem. No tak, to nekromanta. Nekromanci. Okej, no to może jeszcze by coś z tego było. Nie, niech nie będzie z tego niczego. No chcieliście mieć nekromantę w drużynie? Nie chcemy mieć. Nie. No to czemu nie zapłacić nekromantą? Bo jesteś nekromantą. To nie zmienia faktu, że nie chcemy mieć nekromanty w drużynie. No, słuchaj, Mordegard, nie wybieraj się tego, kim się jest, tak? Los różny... On nie wybrał tego, że jest krasnoludem, ale kim jest nekromant? Okropny widok patrzącego krasnoluda. Czy Orani z wami pije, czy nie? A kto Orani zapraszał? To jest drużynowy popijawa, a nie jakieś tam przybłędów. God damn it! Przepraszam bardzo. To na krzywą mordę na całą tą będziemy zapraszać. A masz kubek dla niej? Właśnie. Były dwa w domu, jeden zapieprzyła ona. Nie, bo ja wyrzuciłam je. Nie ma, kurwa. Albo drużyna, a nie, co zaraz ma być. Masz się napis mojego. To pani, ja idę po... Pani weźmie, pójdzie. Pani pójdzie na drogę, pójdzie, bo Emma tak jak się, nie wiem, może się zrobi agresywna. Pani weźmie, napije się i wyjdzie, o tam. To ja chcę w takim razie... Dobrze, no nie będę wam przeszkadzać, pogadajcie sobie sami. Ona idzie tam gdzieś. Ja chcę... Winka ci przyniosę. Przepraszam, bo to chamy są, ale przyniosę ci winka. Ja chcę wyciągnąć swoją harfę, chcę ją postawić, żeby urosła. Chcę rzucić magiczną dłoń, żeby magiczna dłoń grała, a ja w tym czasie będę recytował poezję nekromantyczną, prawda? Znaczy kółka nekromantów, tak? Nie będę nic teraz opowiadał tej recytowkę. Musicie sobie wyobrazić to, że Elmenor w tym momencie zaczyna jakieś tam Ale to jest w języku wspólnym, czy w jakimś innym? Co nie wiem, może Mordegard ci powie. Brzmi to poetycko w każdym razie. Coś jak przyzywanie demonów, czy tam rytuał jakiś. Tak, tylko bez cięcia się. A to nic, tam portalu nie otworzy, bo tak brzmi, kuźwa, jakby się zaraz portal do piekła miał otworzyć. Ale zobaczycie, że to się tak w miarę zgrywa z tą harfą, nie? I tą melodią, która tam jest wygrywana. A ten, jakie macie plany jeszcze tak no teraz? Coś już wiecie, co będziecie robić? I będziecie szli do tej biblioteki tam, czy nie? W sumie można. Nie, jedziemy na wyspę, jedziemy. Na jaką wyspę? Czym ty na jaką wyspę? Jak tu nie ma żadnej wyspy? Jedziemy na wyspę, Orani wie jak ona się nazywa, jedziemy na wyspę, musimy znaleźć moją mamę. Ej, ale ja też muszę do biblioteki. Mordegard, ty masz wyspę, ty jesteś pijany?
Przecież ty z kamienia się urodziłeś. Coś miałem tu mówić. Na kamienie idą na dno. Ja jak wyciosują z kamienia. To ten... W sumie Mordegard robi swoje te nekromanckie rzeczy i tamten, to wiem skąd to się wzięło, bo krasnoludy robią siebie z kamieni. To też są takie golemy pewnie. Krasnoludy siebie robią z krasnoludów. Ale jak ożywiasz kamień, to jest golemomancja, a jak z trupów, to nekromancja. A jak z ludzi, co? To jest seks i są nowi ludzie. Albo krasnoludy. Ktoś nie widział na oczy seksu chyba. To jest seks. Że jak kobieta z kobietą, to lesbomancja. O, to, tego to nie znam. To jakaś dziedzina magii? Nie znam tego. Tak, magia się unosi podobno w powietrzu, ale to tak oj, słyszałem to jest we Wrotach magiczne Baldura. Wtedy, tak. I to różne rzeczy tam we Wrotach Baldura się dzieją. A to trzeba spróbować. Fajnie brzmi. No, chętnie popatrzę. Ty byś tylko patrzył. No bo to dwie kobiety, to wiesz, to możesz tylko patrzeć. Dobra, ty to tam wiesz, masz Orani, masz Rosamundę. Tak, i tam się zabawiajcie. Czarujcie sobie, nie, we własnym zakresie. Najlepiej to jak się pójdzie do, tak słyszałem przynajmniej, jak się we Wrotach Baldura na smoczą przeprawę tam na ten mostek i co do tej, to tam jest taki coś, tam szares jakiś, to... tam raz mieli tą changelinkę, co się potrafiła zmieniać. Czy potrafiła, bo to było jakieś tam płynne. I to tam w ogóle słyszałem opowieści, że tam różne dzieci rzeczy się działy. A to ja też takie. Tam to różne mancje. Historie. Byłem, nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Nie wiem, czy nie w Neverwinter. Od jakiegoś barbarzyńcy podsłuchałem w tawernie, że słuchaj, poszedł sobie do domu towarzyskiego i wylądował w łóżku z jakąś kobietą, nie? I rano się okazało, że to był facet. Ale czy to był ten changeling, to ja nie wiem. Ale podobało mu się. Wiesz co? Skwaszoną miał minę, jak mi o tym opowiadał, ale... Myślałem, że napiszę coś o nim. Napisałem. No. Słuchaj, no... A Elbedor, ja mam jedno pytanie do ciebie. Jedno. No. Coś ta biedna kapłanka zrobiła, że ty takiej nie lubisz? O właśnie. Znaczy nie lubiał, bo teraz tu już... No, no już ciężko ją lubić, jak jest martwa, ale... Czemu ją okradłeś po śmierci w ogóle? Mhm. Kto powiedział, że jej nie lubiłem? Tak wynika z twoich poetyckich wywodów. Że kto się czubi, ten się lubi, tak? Nie. Myśmy z kapłanką mieli taką relację po prostu. No, ja o niej pisałem. Sporo pisałem, tak? Ale, to... Ale czemu same nieprzychylne rzeczy? O, tam nieprzychylne rzeczy, no, wiesz. Że tak powiem, śmierć miała tragiczną, niemalże męczeńską, to tak naprawdę wszyscy będą teraz ją dramatycznie wspominać dzięki takiej twórczości. Ja jej nic nie ukradłem, ja wziąłem ten medalion, żeby pamięć pozostała po niej. Ale coś no. Tam było o rozkładaniu ud, nie? Ale słuchaj, co ona tam se robiła we własnym zakresie, to se robiła, nie? Ty to chyba pisałeś, no tak, no. No, a ja tylko jej robiłem reklamę, no. Chyba antyreklamę, to się mówi. Z 10 razy z nią rozmawiałem, że jak chcę, to może iść pracować tam do domu, gdzie Danore pracowała, ale nie chciała, nie rozumiem dlaczego. Bo może dlatego, że była kurwa kapłanką? No nie wiem, no ale właśnie o nieobecnych nie była kurwą kapłanką, tylko była o nieobecnych kapłanką. Się nie rozmawia. Dzisiaj byłem tam u niej na pogrzebie. To mogłeś chociaż ten medalion powiedzieć na jej na grupu, że coś, a nie zabierać. Nie, zrobiłem coś lepszego. Co? Kolejny wierszyk? Poemet. Nie wiem. Co, nie pamiętasz? No, potem Atro przyszedł i z Atro rozmawiałem. Z Atro co on robił? Czyli,
Przeszukowaliśmy dom Kowala. Kowal zniknął. Mordegard ogólnie nie masz dostawcy żelaza. Ale chyba się zamienił w łupieżce umysłu i się wyprowadził. Ojej. Dobrze, że się wyprowadził. Ja bym... Dziwne, żeby taki mackowaty tu chodził po mieście. No, ale właśnie no, nie chodzi. Żelaza bym od niego nie kupował już. No, chyba leży teraz luzem u niego na chacie, więc... Weź, no. To nie roz... Teraz będziemy szabrować, naprawdę? Nie, dobra, nie rób tego, Mordegard. Biednych ludzi? Tak. Biednych ludzi, łupieżców umysłu? Cię namawiam do złego. Nie, w sensie to teraz na miasto przeszło. To nie. Mordegard, może on ma rodzinę jakąś i ktoś inny z Hede po nim przejmie z tym kowalstwem. Rozumiesz, my ich okradniemy i tak dalej, i tak dalej. No dobra, w sumie rozumiem, że już jest dobra. Ale przepraszam, ten kowal to tak nie smalił cholewek do ciebie, Mordegard, nie miałem, jakiś taki dziwnie miły był dla ciebie. No, nie wiem, bo dużo brałem, to nie ten. Dobrze wiedzieć, Mordegard, że dużo on ci dużo dawał. Długiego i ciepłego. Nie chodźmy w te tematy, chyba że mówimy tutaj o świeżych magiecach. Żelaza dużo brałem, ty. No, żelaza. Sporo prętów ciągłeś od niego, tak? Na pewno. Masz kolejny pomysł na tak, poemat. Tak to jest, kuć żelazo póki gorące. No już nie ma co kuć, kurwa. No ale przyjdzie kolejny kowal, może też będzie tak samo miły. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie robić interesy. A co Mordegardowi to się ta Danor podobała? Ty nie chciałeś wyjeżdżać, że ty teraz jesteś... W przyszłości, jak już znajdę mamę i pogadamy sobie i... Czyli my tylko tam, ty chcesz tam jechać, żeby pogadać? To nie możesz nie. Postówki wysłać? Zabrać mamę chcę, nie? Bo Mordegard to nie umie tak, jak ja robię, nie? Bo ja to z rodzicami rozmawiam, bo my to wiatr pleciemy. Bo ja ją nie widziałem nigdy w życiu. Znaczy widziałem ją, jak miałem 3 lata, a już nie pamiętam jej. To skąd wiesz, gdzie jest i czemu chce się skąd porywać? Skąd wiesz, że to ona? Ona nie mi powiedziała. Mój ojciec ją trzymał w zamknięciu, a potem uciekła. A Orani kiedy ją widziała ostatni raz? No już jakiś czas temu, bo to jeszcze zanim została uwięziona. To pewnie było 50 lat temu. Dlaczego twój ojciec uwięził twoją matkę? Co jest to twoja rodzina? Co jest waszą... Pogadź z rodziną tutaj wszystkich. Ej, ja nic nie mówiłam o mojej rodzinie. Ja ty z żołędzia. Mam. Co mama dąbi? I są normalni? Jakim cudem? Nie no, podobni są do mnie. W sensie wyglądają jak ja. Ojej. Znaczy podobni wyglądają jak ja, ale no, inne charaktery zupełnie, nie? Mój ojciec jest. Już nie wiem, bo go nie widziałem dawno, ale on był takim, no chujem, nie? No i patrząc na siebie to się nie dziwię. Ale nekromantą też był. Nie, był tyranem. Chciał wszystko podbijać i zdobywać i wszystko musiało być tak, jak on chce, a moja mama chyba się nie bardzo, wiesz, godziła z tym. Skąd ja to znam? Brzmi jak kawał chuja. No, był takim gigantycznym. No, to już mam parę przykładów, jak nie prowadzić rodziny. Dobrze. No. I nie widziałem mamy, od kiedy miałem 3 lata, czyli w sumie wcale jej nie wiedziałem, bo nic nie pamiętam. I chcę ją znaleźć, no. Pierwszy raz chcę z nią spotkać. Spoko, Mordzi, znajdziemy twoją mamę. No i tego chcę Elmenor! I bardzo pijacki uścisk w tym momencie idzie. O Jezu, puść mnie, bo się zżygam. A już raz żeśmy to przerabiali. To tak, jak żeś zniknął po pijaku? Nie, na mapę jak wtedy. A, bo brzydka była. Brzydka mapa była. O, nie przypominaj mi.
Ja bardziej pamiętam to, jak żeś się schlał z ilą beczką i potem list zostawiłeś. Tylko, w sensie, liścik. Swój list. Listowie. Do. No nie pamiętam. A potem cię w burdelu znaleźliśmy. No. A wtedy, o tak, to była dobra noc. No. Dobrze. Ale to ty chyba tak jak Mordegard, lubisz patrzeć po prostu. Ja? Nie. Bo jak cię zostaliśmy, to żeś tam bajdurzył tylko. Bo ty patrzysz i piszesz. No i ja co patrzę i piszę, ale też ja lubię wszystko generalnie. Ja jestem poliamoryż. No, lubię wszystko. Nie wnikam. To tylko biedna Rosamunda nie ma w ogóle szans. Ale przecież to nawet nie jest osoba. Jak możesz tak mówić? Czyli to jest osoba, że jesteś pierdolonym nekromantą. Dobrze. Ty duszę w to zakląłeś jakoś, Mordegard? To jest legalne w ogóle? Weszło szydło z wora. One ma swoją własną duszę i osobowość. Mhm. Jeszcze tego homunculusa trzymasz w torbie, ja nie wiem. Pomaga mi, jak mi przynosi narzędzia w pracowni. Jest użyteczny. Mhm. No to kiedy tam jedziecie, czy tam płyniecie? To wyspa w końcu, czy jedziecie? No, cokolwiek robicie tam do nic tej... nie wiem. Ja muszę jeszcze pojechać do siebie. Do siebie gdzie? Do tego swojego magicznego z wróżkami? Nie. Hokus pokus? Do kolegium. A. Trzeba tomik wydać. Co, musisz do kolegium jechać, żeby tomik wydać? Tak, bo musi się tomik znaleźć też w bibliotece tam na miejscu, a tam są osoby, które pomogą mi przepisać to. To nie możesz hokus pokus czarnej Mary i... Jedna magiczna dłoń nie wystarczy, żeby napisać 1000 kopii. No ale jakbyś dziś zaczął? Bo wolę pojechać do kolegium na tej parę tygodni. Ty, jakiś tam szczur chyba zdechnął w tej kuchni, bo jakaś mucha lata. Lata, no. Pewnie to trucho z piwnicy to od... No może z Mordegarda, tak chcą. Ja nie mam żadnych trupów w piwnicy. Jedynie tutaj łazi. Metalowy. To nie jest trup. To jest Rosamunda. Rozmawiajcie sobie jeszcze tak przez dłuższy czas. Czasem prawie, że powodując kłótnie między sobą, czasem po prostu się śmiejąc, czasem trochę wzruszając. Ale w końcu rozchodzicie się do swoich pokojów. Nie wiem, czy Atro ma siłę tej nocy iść do Triny, więc pewnie... No nie, wracam. Będzie to pierwszy taki powrót po najebaniu, ale dłużej ich nie będzie, bo to Duzina gdzieś się rozjeżdża, więc... No... Bierzesz z góry to, co... Biorę z góry to, co dostałem. Myślę, że Trina przymknie na to oko dzisiaj, nie będę na ciebie wrzeszczeć ani nic. Możliwe, że nawet już gdzieś odpoczywa i śpi, bo już jest bardzo późno. A tu najebany ją budzi. Jest! Trynę je! Ja się bardzo dobrze skradam. No bo pijaku to chyba niekoniecznie. Słuchaj, możemy sprawdzić. Przynajmniej tak ci się wydaje. Ale z utrudnieniem. No oczywiście z utrudnieniem. Słuchaj, 19. Kurwa, nie budzisz jej. Ja jak po cichu, jak myszka po prostu. Ja się idealnie skradam, lepiej niż, kurde, przez ten las. Delikatnie kładę ten pakunek na stoliku. Rozpakowuję jeszcze raz, wyciągam ten list i sobie czytam jeszcze raz po pijaku. Z łezką kręcącą się w oku. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Jesteś dla mnie jakimś ważnym i wierzę, że nadal pozostaniemy w dobrych relacjach, mimo tego, że nasze drogi się rozdzielają. Mam nadzieję, że odnajdziesz właśnie tutaj swoje miejsce w świecie i będziesz szczęśliwy. Podaruj ten pierścionek Trinie. Życzę wam szczęśliwego i spokojnego życia. Jeszcze raz dziękuję ci za wszystko. Emma.
go odkładam, żeby nie pobrudzić. Parę łezek skapuje. Chyba przeżyje. Jak nie przeżyje, to dorwę kogokolwiek, kto tam ją by chciał zranić i zrani. Jak nie będę podróżował z nimi. I zasypiam na fotelu. Żeby Triny nie budzić. Wszyscy, w którym momencie zasypiacie, na pewno większość przed Atro po prostu pada gdzieś, nawet po podłodze na łóżku u siebie w sypialni. I dziękuję bardzo za sesję. Do zobaczenia po przeskoku. Dziękujemy! Jej! Szanowni słuchacze, szanowni fani krytycznej porażki, mam przyjemność ogłosić, że tomik poezji Elmenora, czyli zbiór wszystkich kawałków, wszystkich wierszyków, które pojawiały się zarówno na początku, jak i na końcu każdego z naszych filmów, jest teoretycznie ogólnie dostępną rzeczą. Jeżeli pojawiłoby się zainteresowanie zapoznania z tymże arcydziełem w cudzysłowie, to oczywiście zachęcam do wspomniania o tym w sekcji komentarzy. Nie wszystkie wierszyki pojawiły się w trakcie nagrań, niektóre są nieopublikowane. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś wyrazi jakąś chęć zapoznania się właśnie z tą, że można powiedzieć, malutką książeczką, no to może podsunie jakieś pomysły w przyszłości, prawda, na ewentualne wierszyki albo cokolwiek, o czym mógłbym napisać, tak, no to pisanie jednak tych wierszyków, no jakąś tam przyjemność mi sprawia. W tym samym momencie również chciałbym powiedzieć, że drugi tomik poezji Elmenora jest już w przygotowaniu, wiersze się piszą. Oczywiście one powstają stopniowo, tak, w miarę grania każdej kolejnej sesji nowe wiersze się produkują. Tak więc jeżeli jest zainteresowanie, jest chęć, to oczywiście ja mogę udostępnić tomik poezji Elmenora. Na pewno, myślę, jest jakaś możliwość zrobienia tego, czy to przez platformę YouTube, czy ewentualnie przez jakąś inną platformę, tak abyście mogli po prostu zapoznać się no z, powiedzmy, moją ciężką pracą, tak, żeby ona mogła też stanowić może jakąś, nie wiem, przyjemność dla was, oczywiście dla tych osób, które, dla których te wiersze Elmenora stanowią jakąkolwiek przyjemność oczywiście. No to tyle, jeżeli chodzi o to ogłoszenie parafialne. Dziękuję bardzo.